Dzień dobry. Będzie jeszcze raz. Nie musi smarkać, bo wiecie dlaczego. Wiecie dlaczego on smarka, nie? No. A jak? No już niech leci, już poszło, to już poszło. Poszło, no. Katar chłopak ma, po prostu zwykły, tak. Normalny katar. Pozdro dla kumaka. Alerka. Alergia na mnie. Alergia na gitary. Za dużo gitary jest dookoła i głupków. I głupków. To tylko my dwaj tutaj jesteśmy, to nie wiem, o kim mówisz. Kto to jest? To jest człowiek, o którym nikt nie wie, że jest gitarzystą. To jest twoja bardzo często. To jest tak. Twoja trauma, tak? Nie, czy chuj tam na to kukle, szczerze mówiąc, nie, ale tak, no. Nie aż tak dużo osób o tym wie, a dużo jest wręcz zdziwionych. No ja też na początku nie wiedziałem, potem dopiero jak zacząłem grzebać, to się dowiedziałem, że grasz na gitarze i to dużo lepiej, dużo bardziej skomplikowanie i dużo ciekawiej niż to, co tak naprawdę grasz na basie, nie? No tak, no bo gitara to jest mój instrument od już ponad 20 lat, nie? Więc to jest instrument, na którym się uczyłem od samego początku, a bas był tak naprawdę na potrzeby, załóżmy, nagrania jakiejś płyty, gdzie tam u siebie potrzebowałem coś nagrać, a nie miał kto tego zrobić, no to wtedy się pożyczało bajurę i się grało. No a od tam paru lat w zespole Ścięta Głowa, jako job, nie? Jako job, jako basista. No dobra, to wrócimy sobie do tej Ściętej Głowy jeszcze, bo nie rozmawiamy dzisiaj o basie, tylko rozmawiamy dzisiaj o gitarze. Panie i panowie, Hubert Więcek. Witam serdecznie. Bo to właśnie. Banisher. Redemptor. To dwie główne kapele rzeczywiście. Ostatnio live'owo właśnie. Jeszcze Acid, tak jest. Na gitarze. To a jak to się zaczęło z tą gitarą? Ile miałeś lat, wiesz, tak jak zacząłem się uczyć, czy jak tak złapałem zajawkę? Bo to... No wiesz co, no nie, no w ogóle, no skąd się ta gitara tak, w twoim życiu wzięła? Wiesz, pierwszy raz zobaczyłem w ogóle, jak ktoś gra na gitarze, to był mój świętej pamięci wujek, który miał taką gitę bardzo specyficzną, to nie wiem, co to było, może jakiś taki Roland, wyglądało to coś jak Syntax z Alana Holdsworth'a. Trochę, nie? Że nie miało strun, nawet tylko takie, kurde, nylonowe druciki i to po prostu się klikało i normalnie był już strój, że wiesz, na sucho to nie było, a jak się podpinało, to grało. I tam, wiesz, różne brzmienia, jakieś dziwolągi, nie? A to do wzmacniacza normalnego się podłączało? Nie, to miał mikrofonik taki, kurde, czy ten głośniczek wbudowany. Aha. Jakby i to, wiesz, taka samodiełka, że samo grało, kurde, nie? I tam się odpalało różne soundy i to grało, nie? I mój wujek coś takiego miał i odpalił na tym House of the Rising Sun, no i wiesz, no blown away, nie? Że totalny cios, nie? Ale to wtedy jeszcze nie grałem na tym instrumencie w ogóle. Znaczy to nawet za bardzo niepodobne było do gitary, ale jakby to nie był jeszcze moment, w którym to klikło, nie? Że chciałem to robić, nie? W międzyczasie bardziej mnie interesowały, nie wiem, różne sporty, bijatyki, kung fu, Bruce Lee i tak dalej. I sporty ekstremalne, sporty zimowe, tego typu rzeczy, nie? Snowboardo, narty? Akurat narty bardziej narty, u mnie, a piąteczka. przez chwilę byłem nawet skirejserem, startowałem tam na jakichś zawodach jako locals, nie? No, nie byłem, wiesz, nie byłem jakiś fenomenalny, tam dzieciaki, kurde, młodsze ode mnie były, no, sprytniejsze i... No ale w każdym razie było to, byłem skate'em, jeździłem na deskorolce, nie, słuchałem Limp Bizkit, dalej słucham. I wiesz, tam jakieś rowery, nie wiadomo co, no to jak gówniarze, nie, tam pod koniec 90. no to wszyscy robili jakiś sport. No nie było Facebooków, nie było internetów, nie, no trzeba było jakoś zajmować czas, no to gdzieś, się łaziło na ulicę, na podwórko. Pozbyć, tak? To jest, no i się teraz ludzie się tam hejtują, coś tam, w internetach piszą bzdury. Coś tam robiło, nie wiem, wtedy takie czasy były. No instrumenty też tam były, nie? I mnie to dopiero w granicach szóstej podstawówki gdzieś zaczęło interesować. No to wcześniej, ale że już w takim sensie, że już chciałeś gitarę No, mieć? Że już chciałem, że już chciałem grać, nie? Że pamiętam, kolega z klasy też grał tam na gicie i tam już były, wjeżdżały jakieś Nirwany, Metaliki, nie? To już był ten okres, gdzie ja już zaczynałem słuchać muzy dosyć świadomie, już trochę tam więcej niż, nie wiem, już zacząłem świadomie słuchać zespołów, nie? To było The Police, Deep Purple, Uriah Heep, później już zaczęły wjeżdżać troszkę mocniejsze klimaty, tam typu Nirvana, Metallica, Biohazard i za chwilę to już zaczęło jakby nabierać sensu, nie? I że w tych wszystkich zespołach, no, goście grali na gitarach, nie? I kurde, to wcale nie było takie głupie, nie? I
mój kolega z podstawówki, pamiętam, też grał na tej gicie i już tam, wiesz, grał te jakieś Nirvana, metę czy coś, nie, i że to było spoko. No i stwierdziłem, że kurde, może to jest ten moment, nie, żeby sobie spróbować. No i rzeczywiście, rodzice kupili mi tam jakąś wybłaganą gitarę w okolicach tam świąt. Akustyka Richwood chyba, z tego co pamiętam. Aha. Taka, no wiesz, no, gita za 500, coś koło tego, no w tamtych czasach, dla mnie to w ogóle było, tak, nie wiadomo. Dużo lepiej niż ja miałem, no bo ja jestem od ciebie starszy, my zaczynaliśmy niestety na defilach i ruskich gitarach. No, i nie było to takie proste. Miałem naprawdę spoko, nie? To była no, jak na pierwszą gitarę, to dobra gitara. Nie ma co ukrywać. No i zacząłem łazić tam na lekcje. Tam pan od muzyki miał jakiegoś takiego gagatka, który uczył tych łebków tam grać na gitarze, nie? No i do niego łaziłem przez rok, no ale to jeszcze było takie trochę goryle we mgle, szukanie po omacku tego grania, to wiadomo, jeszcze trochę tutaj z ziomeczkami piłka, trochę coś tutaj, nie? I ta gitara to tak, wiesz, może ją tam macłem dwa razy w tygodniu, no mm-hmm. To wiadomo, trochę ćwiczyłem, ale to ćwiczenie jest na początku nudne, bo to nie wychodzi i można się łatwo zniechęcić, no a gówniarze są tacy, że no jak coś nie wychodzi od razu, to bardzo często z tyłu olewają temat, nie? I no przez ten pierwszy rok tak się z tą gitą trochę męczyłem, trochę coś tam już wychodziło, no ale to takie było piąte przez dziesiąte, nie? I dopiero rok później zmienił się nauczyciel. I ten już wprowadzał troszkę taką bardziej agresywną kinderstubę. I no rzeczywiście wziął mnie kiedyś tak trochę pod ścianę i powiedział, że słuchaj, no ja przyszedłem prawdopodobnie nieprzygotowany albo coś, no on tam jemu, wiesz, pękła żyłka, nie? I powiedział mi, że słuchaj, no albo będziesz grał, kurde, i ćwiczył i tak dalej, coś z siebie będzie, a jak nie, to wiesz, wydupcaj na pole, graj z chłopakami w piłkę, no bo to nie ma sensu, nie? I dało mi to trochę do myślenia, to wiadomo, że psychoterror w 90-tych latach działał doskonale jako metoda edukacyjna. No tak właśnie dali nikom po łapach, wiesz. Wiadomo, o co chodziło, no ale rzeczywiście to trochę podziałało. Siadłem i zacząłem grać trochę więcej, zaczęło to coś wychodzić, nie? I jak już zaczęło trochę bardziej wychodzić, no to pojawiła się na horyzoncie jakby request, nie, o gitarę elektryczną, nie? Mieliśmy w szkole jakiegoś też takiego defila, paździerz totalną. To ja poszedłbym przerwać, czyli zacząłeś tak naprawdę od grania takiego akordowego, harcerskiego? Oczywiście, że tak. Takie rzeczy? Znaczy to nie było, że tam, no nie wiem, jakieś... Nie, że harcerski, ale tam no, jakieś powiedzmy rockowe rzeczy, to tam było jakieś... No rozłożone na akordy, Nirvana, About a Girl, wydaje mi się, że to był pierwszy numer taki, jaki zagrałem, albo Poli. No w każdym razie Nirvana, bo tam było dużo takiego, powiedzmy, że prostego grania na początek, tam jakaś meta, jakieś Lady Punk, jakieś takie no, rzeczy, powiedzmy sobie, łatwe na początek, nie? I bardzo jestem z tego zadowolony, że coś takiego grałem, bo na przykład jak teraz ja uczę różnych łebków tam, padawanów i innych senpai grać na gitarach, to strasznie dużo osobom brakuje tego takiego poczucia rytmu, tego takiego, wiesz, wyczucia w prawej łapie tego wahadełka jako, wiesz, nadawanie rytmu, trzymania po prostu w ryzach tempa, czy to jak powinno się iść za bitem, nie? To jest bardzo ważne przy zaczynaniu i nie ma się co wstydzić, że się gra jakieś ogniska. Właśnie powinno się liznąć wszystkiego. No ja nawet jestem w stanie zagrać reggae, mimo że nienawidzę i wolałbym sobie odgryźć nogę niż to grać, nie? Ale... albo rękę. No lepiej nogę, bo już potem byś nic nie zagrał. Może dlatego lepiej rękę. Nie, dlatego właśnie ja... No. Dlatego właśnie się zapytałem, bo no, na przykład ja mam... Nie mam tego. Od razu chciałem grać metal. I wiesz, dla mnie gitara akustyczna... Ja też chciałem grać od razu metal. Ale dla mnie na przykład gitara akustyczna to było tak, nie, to nie jest to, nie gitara jest to. Gitara akustyczna jest świetna właśnie. No ale teraz ja o tym wiem. A wtedy w tamtych latach jak zaczynałem, to wiesz, nie tylko elektryczna i od razu ten fuzz i wiesz, od razu... No wiadomo, a jak ktoś miał metal zona... Harvester of Sorrow, czy wiesz, czy coś takiego, nie? Od razu miało być to. I na przykład bardzo żałuję teraz po latach właśnie, że właściwie nie znam akordów, wiesz, nie umiem zagrać takich prostych piosenek właśnie jakiś tam przy ognisku. Szkoda jest mi tego, nie? Że wiesz, że nie mam tego etapu, więc moim zdaniem dobre przesłanie też do ludzi, że jednak
gitara to nie jest tylko jeden gatunek muzyczny tak naprawdę. Jak sobie wybierzemy ten gatunek muzyczny... W ogóle gitara to jest narzędzie do wykonywania muzyki, nie? No. Nie ma znaczenia, to jest po prostu coś, z czego się wydobywa dźwięki, a muza jest w głowie, nie? Właśnie, a nie, że jak masz gitarę, to masz grać dżyn-dżyny, djenty albo, kurde, nie wiem, metal, albo wiesz, jak ktoś ci założy Hollow Body, to od razu masz grać pipiripiripi, wiesz, te jopasy, nie wiadomo co. Nie jest tak, no to jest narzędzie do wykonywania muzy, nie? Nie ma przypisanego tutaj jakiegoś stylu, czy... że jak masz taką gitarę, to musisz grać to, nie? Jak masz fałkę, to fałkę z wajchą musisz grać Judas Priest i Vader, nie? Nie jest tak. No dobra, i dostałeś tą elektryczną? Tak, udało się wyprosić rodziców o gitarę elektryczną. To był Washburn WR 154, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem nawet dlaczego to pamiętam, dlatego pamiętam swój numer telefonu. No i wtedy już była fascynacja Steve'em Vai'em. Gitara musiała mieć 24 progi, wajchę, humbucker, single humbucker, musiał to być super strat, nie, i wiesz, no musiało być to jak Steve Vai, tylko poverty version, nie, żeby miało wszystko, ale no wiesz, także jak się tam ciulało tą wajchą, to można było od razu, wiesz, naduszać Camerton od razu z i wiesz. Z kamertonkiem? No to przejebane, kurwa. Camerton i... Z kamertonem to w ogóle więcej czasu spędziłeś na strojeniu, pewnie niż na graniu. No pewnie, no to, ale to też miało swoje plusy, bo się młody padawan muzyki uczył również cierpliwości, nie? Co jest mega ważne i... Nie było wszystko podane na talerzu, tak samo jak ja tego mojego ukochanego Steve'a Vai'a z tamtego okresu. Kupiłem sobie kasetę VHS, Harce na gitarce Waldiego Modera. O kurde, no. I uczyłem się tam tych wszystkich trików i tak dalej przez ponad rok. Wertując tą kasetę klatka po klatce, bo nie było do tego tabów żadnych, nie? A ja wtedy jeszcze byłem za głuchy, żeby usłyszeć, co tam się gra, po prostu nie słyszałem, nie miałem wyrobionego słuchu. I no ślipałem w ten telewizor klatka po klatce, co ten Waldi tam gra, żeby to było dokładnie to samo. I to już nawet nie chodziło o to, żeby to, jak to zagrać, tylko w ogóle co tam jest do zagrania, nie? To męczarnia przez rok nad jednym VHS-em do jednej piosenki tak naprawdę, nie? I to jest cierpliwość, a nie wpisujesz sobie 911 tabs albo wiesz, kupujesz sobie lekcję u jakiegoś tam Andy'ego Jamesa czy jakiegoś innego i on to wszystko rozklepuje i tabiki lecą, wszystko jest rozdane na talerzu, pięknie, no aż nic tylko się uczyć, nie? No ale jak jest za łatwo, to też się tego trochę nie docenia, nie? Ja musiałem latać za rodzicami przez ładne kilka miesięcy i prosić i odkładać kapustę, żeby coś tam mieć. Ja pamiętam, że jak wjechała moda na Metal Zone, nie? To albo się jeździło przez miesiąc na czapę autobusem, albo się ściemniało rodzicom, że chce dwa zety na pączka, nie, czy tam na coś. I przez tydzień masz dyszkę, nie, no i wiesz, miesiąc jest cztery dychy. Tutaj, wiesz, przyżydzisz troszkę na autobusie z dwa razy czy coś, no to już tak z pół stówy sześć dych się szło uzbierać w miesiąc, nie. Tam z dwa mandaty poszły oczywiście po drodze, no ale to mandaty, wiesz, udajesz, że ich nie było. Ale w końcu jak się uciłało te... 3,5 stówy na używanego Metal Zone'a i jak się to podpięło pod wieżę hi-fi. O Jezus! No to było takie suffocation z pierwszej płyty, że koniec świata, nie? Brzmienie życia po prostu, byłem najlepszy w garażu. Metal Zone podpięty pod wieżę hi-fi to jest po prostu taka masakra brzmieniowa. Brzmienie życia. Właśnie mi na sali pożyczany Eltron. Jak się wpięło tam, wiesz, przepinajki na te Diny piątkę, tak, nie? Jak się odpaliło Jetta na Metal Zone. Chyba Metal Zone to na normalnym gitarowym piecu nie brzmi dobrze, a co dopiero na hi-fi. Było brzmienie życia, no. Było brzmienie życia. No dobra, jak już weszliśmy w temat wzmacniaczy, to jaki miałeś pierwszy wzmacniacz, na którym, no bo jak dostałeś gitarę Washburn, no to na wieży grałeś właśnie? Tak, na wieży najpierw. Spaliły się gwizdki po jakim czasie? Nie spaliły się chyba nawet za bardzo. Ja spaliłem gwizdki po 2 miesiącach. Miałem też, moja mama miała taki, wiesz, do tych, jak się nazywa to schodakowską, tylko 30 lat temu, bo teraz to się nazywa fitnessy te i crossfaty i tak dalej, a wtedy to się nazywało,
No, że babeczki tam se tańczą, kurde, robią, wiesz, aerobik. Takie fitne. O, to, jo, dokładnie. No, coś takiego, miała taką, wiesz, mikrofon jak Britney Spears, taki niej to się łączyło do takiej tam kolumienki, załóżmy, głośniczek tam 10 W, no i to się tam podkręcało. No i wiesz, to wydawało tam jakąś fonię, nie? No i zamiast tego mikrofoniku, no to tam po kabelku do tego się podpinałem, no i tam w miarę... Przester już był z tego. A jaki przester? To nic nie było, tylko wolumę i jelo, nie? Ale nie robił się przester Nie robił się, nawet fus się nie robił. Nie, no to a później pamiętam, że chyba mój wujek miał takiego piweja małego, zresztą tego, którego mam do tej pory, nie? Jest taki piwej malutki 20. I co jest najśmieszniejsze, ja po 10 latach dopiero odkryłem, że on ma w sobie przester, tylko nie skleiłem, że miał puszpulę, nie? Nikt mi tego nie powiedział, wiesz, miałem 13 lat, kurde, nie było internetów, nie było, wiesz, rozkminionego tego wszystkiego i tak dalej. Ja po 3 latach dowiedziałem się, że gitarę można nastroić inaczej niż do E. Mm-hmm. Jak to można gitarę nastroić? Przecież pan od gitary powiedział, że do E się stroi. To jak grałeś Black Sabbath? No nie grało coś, nie? Tak dużo, to już próbowałem jakiś Morbid Angel wtedy też odkryłem, próbowałem coś, oni na 7, ja to gram. Pamiętam, że wtedy była taka jakaś strona niby z tabami, że już to zaczynało wjeżdżać, nie? No i wiesz, taby w TXT, kurde, no. Tak jest taki kreseczek. Tak, no, z kreseczek, dobra, no. No, że jak się miało złą przeglądarkę, to wszystko tak się, kurde, wywracało, nie? Odpalam to, wiesz, odpalam tą kasetę, odpalam gitarę, to nie zgadza się, no, o co chodzi, nie? Nie, dopiero później się kapnąłem, że, wiesz, było na 7, nie? A ja 6 w E. Wiedziałem tylko, że można zrobić dropa. Wiedziałem, że można zrobić dropa. No bo jak słuchałeś Limp Bizkit, no to tak. Znaczy Nirwany, to Nirwana miała dropy. Dropy, nie? To wiedziałem, że można zrobić dropa, ale tak to się gitarę przecież stroi do E, nie? Jak na Camerton, no to jak inaczej? No oczywiście, no nie, w Camerton był w A, to w ogóle jeszcze trzeba było na piątym no, progu, to koniec, nie? Pyk, cyk, nie było czym. Albo miałem jeszcze, nie, to jeszcze pan od gitary zalecił kupić kapodaster. Aha. To byłem już później taki cwany, że wiesz, kapodaster na piąty próg i próbowałem, a to później to i tak trzeba było odczepić. No, wszystko źle, po prostu wszystko źle. Dobra, ale wspominasz o nauczycielu, jak miałeś już gitarę elektryczną i już zacząłeś się interesować graniem bardziej metalowym i odszedłeś do akordów, to ktoś cię uczył? Wiesz co, ja się uczyłem łącznie z 3-3,5 roku może u dwóch nauczycieli i ten drugi, że tak powiem, no już techniczny rzeczy mi bardziej ogarnia. On był taki, że wiesz, on tam Pat Metheny to był jego ulubiony gitarzysta, ale on był taki bardziej troszkę wyrobnie, że on później w teatrze gdzieś nie pracował, nie grał, no ale grał takie rzeczy raczej totalnie lightowe, nie? Takie, no nie wiem do czego to mogę porównać, jak Renata Przemyk, jak Republika, tylko że takie trochę bardziej jazzy, takie te, powiedzmy, bardziej ambitne, o. Ale i co, i uczył cię takich jazzowych zagrywek? Nie, no nie uczył mnie jazzowych zagrywek, uczył mnie w ogóle tam jakichś podstaw, skal, akordów i ogólnie technikę, żeby rozwijać, nie, na początek. No a myśmy się absolutnie rozmijali, że tak powiem, muzycznie, bo jak do niego chodziłem, to prosiłem go, żeby nauczył mnie, nie wiem, Crystal Mountain Def, nie, albo coś w tym stylu, to on czy wtedy, no coś z Sound of Perseverance na pewno i mu puściłem tą płytę, się na mnie popatrzył, że ty się sam tego uczysz, tego nie będę uczył, nie? To możliwe nawet, że sam tak nie umiał grać albo po prostu nie chciał tego grać, a on mi pokazywał Pata Metenego, nie, i graj tak jak to, a to no, dwa inne światy po prostu, więc w pewnym momencie nasze drogi tak czy inaczej się rozeszły, nie? Ale coś ci to dało na pewno, nie? To dało mi to wszystko, no. No mi to wszystko. A znasz teorię prostu muzyki i umiesz sobie po prostu to wszystkie, wiesz. Tam teraz znam, ale już się sam tego nauczyłem. Sam się tego nauczyłeś. Tak, bo wiesz, zgłębiałem temat dosyć mocno i sam po prostu chciałem się już tego nauczyć, że po tych tam 3 latach byłem już na tyle wkręcony, że sam dłubałem, po prostu ta gitara stała się moją obsesją, się nie ruszałem bez gity po prostu nigdzie. Siedziałem jak durny w domu po 8-10 godzin i wałkowałem wiosło non-stop. Miałem metronom taki jeszcze, co mój ojciec przywiózł z Rosji, kurde, z 80-tych lat. Normalny, stary taki, wiesz, wahadełko, że się ustawiało tempo tą taką, wiesz, tym takim ciężarkiem. I pamiętam, miałem ten metronom
i sobie ustawiałem i codziennie trzy dnia. I przejść za to, za to 120 szesnastkami, że jeszcze trochę szybciej, jeszcze trochę szybciej te rzeczy. I tak pamiętam, że katowałem z tym metronomem, wracałem tylko z budy, tam załóżmy o 13 coś, zjadłem, czy 14, jadłem obiad, gotowałem sobie, wiesz, wiadro herbaty na górę i rzępolenie do 22, nie? Bo w pewnym momencie tak, że już sąsiedzi zaczęli dzwonić na bagiety na mnie, że gram po 22, że gram późno, bo czasami mi się zdarzało grać tak, aż dopóki nie padłem. No i pewnego razu przyjechały bagiety i że sąsiedzi zgłaszają, że jest grane głośno. No to wiesz, pewnie lato, otwarte okno, nie inna dupca. No i wtedy już miałem limit do 10, no to musiałem, wiesz, szybciej zaczynać, bo mniej czasu później. I naprawdę, to było już okolice tak późne gimnazjum, początek liceum u mnie. To gdzie tam wszyscy łazili gdzieś na podwórko, grali w tę piłkę czy coś, albo już zaczynali, że tak powiem, social life na poziomie TNTGS. No to ja nie miałem social life, tylko siedziałem w domu i naparzałem na gitarze codziennie, po prostu cały czas, po prostu, no nie robię nic innego, nie? Nie robię nic innego. A kiedy założyłeś pierwszą kapelę i jak znalazłeś ludzi? To nie było wcale takie proste. Ja miałem ogólnie tak, że przez pierwsze 4 lata tylko i wyłącznie ćwiczyłem, nie? Żeby, wiesz, żeby z czymś już wyjść do ludzi, nie? Mhm. No wiadomo, każdy chce od razu mieć kapelę, grać piosenki i tak dalej. A skąd w ogóle pochodzisz? Z dużego miasta? Ja jestem z Rzeszowa. Z Rzeszowa, no tak. To nie takie małe, ale też tak naprawdę nieduże miasto. W tamtym okresie to było miasto, które, jak to mówił Peter Schweider, że nie od dziś wiadomo, że Rzeszów rządzi. To była w zasadzie stolica metalu w latach 90. Było kupę koncertów, było kupę zespołów. Agresiva 69, tak? To nie od nas. To nie od was? Nie przypominam sobie. Od nas, znaczy tam z rejonu od nas, no to było kupę bandów, nie? To wtedy mieliśmy taką miejscówę w garaże WSK. Był zestaw takich garaży, że no po prostu miałeś alejki z garażami i w jednej alejce co najmniej 3 garaże to były jakieś tam bandów, nie? I kupę tego grało naprawdę i... Aha, czyli środowisko muzyczne było. Było jak najbardziej. Znaleźć, bo dlaczego się zapytałem? Chodzi mi o to, czy wiesz, jak znalazłeś kumpli do grania, wiesz? No to chodziło się... Wielkość miasta ma jakieś zawsze znaczenie, chodziło się, nie? Wtedy do sklepu Nutka i była tablica z ogłoszeniami, szukam zespołu, szukam muzyka i każdy sobie tam drukował różnorakie ogłoszenia, że szukają gitarzysta, albo że band taki szuka tego. Chodziło się też jeszcze chyba w Beście wtedy był taki sklep muzyczny. I tam też chyba były ogłoszenia muzyczne, no i sklep 102 z kasetami i płytami, który prowadził Jacek Drabicki. I no w ogóle to była taka miejscowa, w tym momencie tam jest Instytut Muzyki z Uniwersytetu Rzeszowskiego, a kiedyś to był po prostu taki, no jakby dom kultury, ale nie w pejoratywnym tego słowa znaczeniu, tylko dom kultury taki, że tam było kino, tam były restauracje, tam był salon gier, tam było wypożyczalnie wideo, właśnie sklep muzyczny, jakaś kafejka, małe kino, klub muzyczny i tam było po prostu wszystko. Taki mega kompleks. Super kompleks kulturalny, no. Dokładnie. Było świetne. Ja pamiętam nawet, że tam było na jakiejś wystawie pająków, wiesz, różne rzeczy. Tam się wszystko działo, było bardzo klasyczne miejsce. Klub nazywał się Mewa i mniejszy klub nazywał się Le Greco. I grało tam wszystko i były bardzo duże trasy. Ja na przykład pamiętam, to mi troszkę starsi koledzy opowiadali, że na przykład w Rzeszowie w 1997 roku była trasa Dying Fetus, Deranged i coś jeszcze, nie? Gdzie Dying Fetus był zaraz po wydaniu Kill Adrenaline. To ja w ogóle jak to usłyszałem, że 5 km od mojego domu takie bandy wtedy grały, to mi po prostu, wiesz, wywaliło kory, nie? I dużo tam bandów grało, no to nie wspominam już nawet o Wejderze, który co roku, no to Wejder to było święto. Behemoth, gdzie jeszcze byli kurakami takimi, że byli supportami w zasadzie, nie? Tam jakieś Trashemal Festival 2000 czy coś w tym stylu, to wszystko wtedy było, nie? To było kupę tych zespołów, no przeważnie to było wszystko tam z Empire Records czy tam Massive.
ale w Rzeszowie koncert to było wielkie święto. Nawet jak grali jacyś totalni lokalsi z garaży, nie, że nawet nie mieli dema czy czegoś, ale już tam byli w miarę znani, a to na gigi chodziło po 400 osób. Po prostu całe miasto nawalało na gig, nie? Czyli miasto takie było metalowe. No, piękne czasy, to była miazga po prostu. No. Rzeszów w koniec 90., początek 2000. Było naprawdę potężnie, prężne miasto, jeżeli chodzi o metalową muzykę. No, mieliśmy kupę zespołów. Tak, chyba najbardziej znanym zespołem z tamtego okresu była Misteria. To taki Black Death, nie wiadomo co. Jakby był jeszcze zespół Abyss, z takich bardziej znanych. To było Monstrum heavy metalowe. Polska odpowiedź na Iron Maiden, że tak się troszkę nie po koleżeńsku wyrażę. No ale wtedy to było coś, no goście grali na 3 gitary heavy metal, wiesz, no masakra, nie, oni w Rzeszowie byli, to, no to, zresztą wtedy w Rzeszowie każdy był dużym zespołem, co by nie nagrał, no bo były takie śmieszne czasy. No i ja tam byłem tym takim kurakiem, zawsze troszkę gdzieś tam młodszym łebkiem, który się tam kręcił w tym towarzystwie tych troszkę starszych łebków. No i ja zacząłem chodzić, chyba pamiętam mój pierwszy poważny koncert, na jakim byłem, to był właśnie Vader. To była trasa Revelations Tour 2002. Pamiętam, że wtedy grał jeszcze zespół Hate, Azarad i Elysium. Poszedłem na ten koncert z ojcem. W ogóle byłem jeszcze, no, za kurakiem, żeby chodzić na takie imprezy. No a dwa, że no nie wiem, miałem 12-13 lat jakoś tak. Byłem po prostu jeszcze za szczawik, żeby rodzice mnie puszczali na takie koncerty, nie? No, dwa, że chcieli zrobić rekonesans, jak to w ogóle wygląda, nie? Co się dzieje, nie? Dokładnie. No i poszedłem z ojcem na ten koncert, no i wszystko spoko, nawet mu się coś tam podobało. Czy dla mnie to też była miazga? A nie, to wtedy Azarad grał chyba nawet, no jak... Ja zobaczyłem wtedy Azarada, to takie goście, no tam się, no nie tockają w tańcu, kurde, i pieszczochy, odwrócone krzyże, satanizm totalny, a ja taki, no wiesz, smark, 13-letni, nie wiesz, pod sceną gdzieś tam próbowałem się gdzieś przebić, nie, tam takie rosłe chłopy wielkie tutaj, wiesz, no robiło wrażenie, no ale... Wiesz, nic tam jakoś groźnego, nie wiadomo co. Tam, naprawdę, wiadomo, na koncertach metalowych nic groźnego się nie dzieje przecież, no tak, w większości przypadków. No tym niemniej dla mnie to było naprawdę coś w ogóle wow, nie? No i później już zacząłem łazić sam na te koncerty, no to już tam byłem późniejsza gimnazjum, no to już tam no nie zgubiłem się w mieście czy coś, no potrafiłem trafić do domu i w miarę nic sobie nie zrobić po drodze. No i zacząłem łazić na te koncerty, tam zacząłem poznawać troszkę też tą całą ekipę. No i po tych 4-5 latach grania, no byłem już, wydawało mi się, że byłem na tyle gotowy z graniem, żeby coś tam zacząć uderzać, nie? No i tak jak mówię, w sklepach muzycznych wisiała tablica, na której można coś tam było ogłaszać, że się szuka zespołów, bla bla bla, coś tam. No i w zasadzie tam zgrałem się z takimi dwoma, trzema łebkami, chyba na początku, ale to było wszystko jeszcze takie, no nie do końca. I pierwszy poważny zespół narodził się dopiero w liceum. W pierwszej liceum, to, bo wiadomo, węszenie to jest to tam po klasach, nie? I tam od razu patrzymy, kto tam ma jakieś długie włosy albo czarne koszulki. O, metal, nie? Słuchasz metalu? No, spoko. A grasz na czymś? No, na gitarze, no. Masz Metal Zone'a? Masz. Ja też, o kurde, nie? I wiesz, no jak gość grał na gitarze, miał Metal Zone'a, no to wiesz, było o czym dalej gadać. To tak jak, wiesz, wjeżdżałbyś na Vixenie porszawką, kurde, i kurde... No, wysoka półeczka, VIP room, panienki i ściechy na pół kilometra, nie? Także to już było naprawdę coś i tam zaczęliśmy się coś kumać. I no gdzieś tam koniec pierwszej liceum rzeczywiście narodził się tam jakiś pierwszy zespół. Na razie tylko żeśmy grali tam, załóżmy, na dwie gitary. No tak, właśnie, te pierwsze zespoły to były takie, że już był zespół, ale grało się jeszcze nie w pełnym składzie, no ale już zespół był, nie? Tak, no i później też znaleźliśmy rzeczywiście jakiegoś takiego ziomka na... czy nie pamiętam, czy najpierw był basista. Basista był ode mnie i tego kolegi z liceum. Z tym zresztą później założyłem Banishera, bo tam chyba rok czy dwa lata starszy, nie, no tam już, myśmy byli w pierwszej, co założyliśmy w trzeciej.
czy on był w technikum, ale to było jeszcze tak, że była podstawówka, on szedł tym torem jeszcze podstawówka 8 nad liceum, a my już szliśmy nowym torem. Chyba drugim rocznikiem byliśmy, gimnazjalnym. I on już był taki bardziej kumaty, że już tam było Immolation, Dying Fetus, nie takie te poważniejsze zespoły metalowe, takie już, że trochę siedział trochę bardziej, nie? Nam tam podrzucał, no to on mi pokazał Suffocation, Immolation, wtedy pamiętam, plus jakieś, później już łapał wkręty na takie death grindowe zespoły, że wiesz, że wszystkie cztery Disgorge, że meksykański, amerykański, holenderski, ten, wszystkie grały brutalny death metal, nie, tylko jeden był bardziej grindowy, drugi trochę mniej, no i on wjechał na bas, miałem takiego kolegę, który jeszcze tam coś tam szczuł i z nim się w ogóle jeszcze wcześniej poznałem, już nie pamiętam nawet przez kogo, ale z nim tam się kumałem trochę dłużej. No i trzeba było znaleźć perkusistę i znaleźliśmy rzeczywiście takiego łebka. Najtrudniej w ogóle perkusistę znaleźć, nie? No wtedy było najtrudniej znaleźć perkusistę. To no, mało kto był perkusistą, od tego zacznijmy. Mało kto miał perkusję, a jak chciało się grać metal śmierci, to jak ktoś miał w ogóle, żeby podwójną stopę załatwić, to już... Ale w ogóle, żebyśmy wtedy na tyle kumaci nie byli, że dużo łatwiej było sobie ogarnąć, wiesz, dwa kopaki Polmuza. Rower w sensie. Dwa kopaki Polmuza, kurde, centrale, nie? I dwie jakieś pojedyncze stopy, kurde, z bijakiem z waty i by była podwójna stopa, a wszyscy byli napaleni jak szczerbaty na suchary, żeby se kupić tamę Iron Cobra, nie? No to tam był wtedy koszt tej tamy 1100 zł. Nieosiągalny dla kuraków z liceum. W ogóle to gitara za 1000 zł, a co dopiero jakieś, wiesz, dwa pedały do kopania, kurde, żeby było bum, 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 bum szybko, nie, bo się chciało grać podwójne stopy jak w def, nie, albo coś w tym stylu, no. To był taki struggle w ogóle, no, nie do opisania, jak trzeba było kombinować, gdzie ja uważam, żebyśmy i tak już mieli łatwo, bo już coś było. I rzeczywiście, no, na tą jedną stopę pamiętam, że kombinowaliśmy, że to może nie będziemy grali aż tak ostro, tylko będziemy grali bardziej jak obituary, bo oni mają wolne stopy, czy jedną stopę, to też się da grać death metal na jedną stopę. Ale tak mówię, nie, bo my chcemy grać jak death, nie, i Cannibal Corpse, no to musi być podwójna stopa. Ale tam były kombinacje, ja pierdzielę. No i pamiętam, że w sumie, jak już się zaczęły te próby, tam powiedzmy, no to grali na garaże graliśmy dopiero później, a tak to... Pamiętam, graliśmy w remizie strażackiej w ogóle na początku, która była, no jak to remiza, no, znamy to wszyscy z wesel i ze studniówek i z osiemnastek, nie? Czy no po prostu sala, jedna wielkie echo, nie? No i no, po prostu dramat. Wiszące jakieś dekoracje, wszystko źle. No i rzeczywiście trzeba tam było wnosić te perkusje za każdym razem. My to jeszcze mieliśmy po 16 lat, nikt nie jeździł, więc tatę podwieźć, albo mamy podwieźć, albo coś tam, albo się brało to na plecy, albo to się chowało w jakimś składziku czy coś. No, przesrane to było, a ja wtedy potrzebowałem już rzeczywiście mieć coś, co robiłoby dżyn trochę głośniej, nie? Żeby się przebijało przez perkusję. No i że mój ojciec jest taki, no, znawca od wszystkiego i lubił sobie robić sam różne rzeczy, na elektronice się znalazł, zresztą na wszystkim i tak dalej, strasznie mądry chłop. Postanowił zbudować mi wzmacniacz, nie? I no dla niego to było nic trudnego po prostu. No co, schemat, głośnik, wzmacniacz, tu gwizdek, rozdziałka, bla, no dla mnie czarna magia, wiadomo. No a gdzieś coś skleił takiego, nie? Rzeczywiście skleił mi jakiś taki wzmacniacz i to wyglądało w zasadzie jak subwoofer taki do auta wielki, co się wsadza do bagażnika i zalewa betonem. No i do tego podpinało się najważniejszą purchawę lat 2000, czyli Metalzona. No i jakiś tam dżyn z tego był, nie? Już taki, że w miarę prawie zagłuszał perkusję, nie? A miałeś gitarowy głośnik, czy jeszcze wtedy nie doszedłeś do takiego? Miałem tego, car audio. Car audio, to był car audio. Cały czas szło... Everything not... Szwedzki metal pełną gębą. Everything not yes. No i taki miałem pierwszy, że tak powiem, wzmacniacz poważny, tam 200 W czy ileś, oczywiście to ta moc przerobowa się w ogóle nie przekładała na to, bo to oczywiście ten gwizdek tam działał źle, to w ogóle nie przenosiło tych pasm tak, jak to powinno grać, bo to jest dramat kompletny. Jeszcze ten Metal Zone, żeby tylko dżyn był jak najlepszy, nie? No i się rzępoliło.
No i to dopiero... I cały czas na tym Washboardzie? Cały czas na tym Washboardzie, a zmiana sprzętu bardzo poważna, już no wręcz na profesjonalny, sceniczny sprzęt nastąpiła w momencie bardzo poważnego wypadku mojego narciarskiego. Wcześniej wspominałem, troszkę na tych nartach zasuwałem. Czyli cały czas te ekstremalne sporty cały czas były, no. Z tym, dobra. Tak no, jest. Bo to trochę niebezpiecznie, nie? No teraz o tym wiem, a wcześniej dopiero się... Nie powinien robić nic. Owszem, i wtedy, że tak powiem, literalnie przekonałem się o tym na własnej dupie, gdyż miałem bardzo poważny wypadek na nartach i miałem zwichnięcie stawu biodrowego, co kolokwialnie jest wyrwaniem nogi z dupy. No dobra, ale jak już grałeś w Punisherze i już było na poważnie, już były koncerty i tak dalej, no to już musiałeś mieć normalny sprzęt. Tak, i właśnie... Odchodząc od tematów medycznych, żeby ludzie... Temat medyczny wziął się stąd, że za odszkodowanie za wyrwaną nogę z dupy kupiłem sobie Marshalla Valve State'a z paczuszką i gitarę Hochner The Jack Professional bezwłówkową, taką śmieszną jak Jacek Hiro. No bo byłem wtedy zakochany w Sceptic i w Jacku Hiro, a Jacek Hiro był zakochany w Cynik, a oni grali na takich gitarach, to on musiał na takich, a ja musiałem jak on. No wiadomo. No dobra. Jak to jest, więc musiałem mieć taką samą gitarę i tam do niego też zagaiłem. Pozdrawiamy Jacka. Tak jest. Dziękujemy bardzo za inspirację. No i tam do niego zagaiłem i on znał jakiegoś gościa w Rudzie Śląskiej, który sprzedawał tą gitę. I pamiętam, że dorwałem tą gitę za 700 z case'em, czyli taniej niż w zasadzie kupiłem tą swoją pierwszą. To wcale nie była głupia gitara, nie? Mm-hmm. Wcale nie była głupia gitara, tam się zmieniło... A to taka też bezkorpusówka, taka? Znaczy, no nie już ta taka totalna paletka, tylko to taka jeszcze w miarę ludzka, ale ja wtedy też zrobiłem jakieś w ogóle idiotyczne posunięcie, bo stwierdziłem, bo ja wtedy byłem z tych, że pirli technicznie, wszystko jak najbardziej, I nie? I tutaj? I tutaj gitara zamiast szalika, wiadomo. I wtedy stwierdziłem, że strasznie mi przeszkadza tutaj w graniu sweepów i arpeggiów i innych ciulstw, wiesz, na wysokich progach róg. I obcięłem ten róg w pizdu i po prostu ta gitara wygląda jak porąbany Picasso. No a ja durny, wiesz, wygoda najważniejsza, wiadomo, no wygoda jest najważniejsza w graniu i żeby się dobrze grało. No wyglądałem jak totalny czosnek z tą gitarą, no ale było łatwo grać, no i wtedy mi się wydawało, że to jest najważniejsze, nie? Wiesz co, w Łodzi był, przepraszam, że ci przerywam, w Łodzi była taka szkoła gitarowa, nie pamiętam, kto ją teraz już prowadził. I wszyscy, którzy tam chodzili do tego gościa, który uczył, to wszyscy mieli Ibanezy i wszyscy mieli Ibanezy z obciętym dolnym rogiem. No. Bo gościu właśnie im, wiesz, nie, to wam przeszkadza, nie? I pierwsza lekcja, wiesz, piła, ciach. No cóż, no więc, wiesz, ja tych takich różnorakich, śmiesznych błędów w życiu popełniłem dziesiątki, może setki to bym przesadził, ale dziesiątki różnych takich głupich totalnie ruchów związanych czy z graniem, czy z prowadzeniem zespołu, czy z sobą w ogóle, nie? A to poznałeś Jacka Hiro wtedy już osobiście? Ja znałem Jacka Hiro już osobiście wtedy. Była też śmieszna sprawa, że moi rodzice mają taką działkę z domkiem w Bieszczarach i tam w, załóżmy, takim rejonie, nie? Tam były różne domki. I sąsiad z tych Bieszczad był sąsiadem Jacka Hiro, nie? I tam jakby przez... I żeśmy jakoś do tego doszło, a że on jego kolega, to jest jakieś tam dzwonienie, a ja później już zacząłem chodzić na koncerty i tam byłem parę razy na tym Sceptiku, czy Disire i tak dalej, no i gdzieś tam zagaiłem pod bieno, po prostu już kojarzyłem gościa, a to z tą gitarą, to już byłem w drugiej liceum, no to w drugiej, pierwszej liceum jakoś tak, no to już tam byłem troszkę starszy, już nie taki, wiesz, dzieciak podlotek, tylko załóżmy już to high school, nie? Mhm. No i rzeczywiście tam się do niego odezwałem i mi tam pomógł tą gitę ogarnąć. No i już ją tam później miałem i grałem na tej gicie przez dobre parę lat. W ogóle na tym całym secie grałem, znaczy, no to wtedy był 2004 jakoś. Grałem na tym do 2007 włącznie. Później z tych sprzętowych, miałem tylko to, nie? I tego Washburna, powiedzmy, tam jako backup, nie? No i band w ogóle powstał, w sensie... Ten jeden band mieliśmy, ten remizowy jeszcze, no to tam nawet zsiadły jakieś dwa koncerty, ale tam później się pocięliśmy z Paukerem i pocięliśmy się trochę z piosenkarzem i wtedy gitarzysta,
który jest w ogóle mega utalentowanym gościem. Jeden z najlepszych w ogóle muzyków, jakich znam. Chłop, do czego by się nie dorwał, to po prostu ozłoci, nie? Wiesz, czy gitara. On sobie postanowił na wakacjach, że ej, to w sumie, wiesz co, nie mamy perkusisty, to ja się nauczę grać na perkusji. I skurczybyk, w 2 miesiące się nauczył grać na bębnach. Także graliśmy covery Def Cannibal Corpse i naprawdę szybkie rzeczy, no, i on w grudniu nagrał już demo. Tylko że myśmy wtedy, pamiętam, no, wakacje życia były z drugiej na trzecią liceum. Moje całe wakacje wyglądały tak, że budziłem się tam załóżmy koło 10:00, żarłem wiadro sera i jajówę, wsiadałem na rower mamy i gitara na plecy, fru na garaże w USK, o 12:00 tam żeśmy się z łebkami umawiali. I było rzempolone do 20:00, nie? Co najmniej 8 godzin dziennie średnio, nie? No i wracałem do domu, obiad i w zasadzie tam, nie wiem, coś, jakieś internety, bo to już, wiesz, trzeba było na przykład odpalić kazę, żeby sobie ściągnąć tam teledysk Slayera albo coś, nie? Bo później musiałeś czekać na to 3 dni, aż ściągnie. No i tam spanko, czy tam jeszcze powiedzmy coś tam granie albo załatwianie jakieś rzeczy, no w wakacje. Załóżmy przy weekendzie, no to gdzieś tam czasami wychodziłem się z kimś zobaczyć, ale tak w tygodniu, no to było całe wakacje przez 2 miesiące bite, było zadupcane do garażu i grane całymi dniami. Czyli tak naprawdę reasumując dwie historie o graniu, najpierw grałeś samemu przez bardzo długie dni i się tak nauczyłeś, a potem grałeś już z ludźmi przez bardzo długie dni. Tak. Czyli praktyka czyni mistrza, tak jakby. Na początku miałeś przygotowanie samodzielne, potem już, no, bo granie w zespole i granie samemu to są dwie zupełnie inne bajki, tak naprawdę. No to jest tysiące. Ale ćwiczyliście z ludźmi przez cały czas, tak, i to jest ważne, nie? W tym całym twoim rozwoju. To jest gitarowym. Tysiące dupogodzin, nie? No. To jest naprawdę tysiące dupogodzin, najpierw, żeby samemu cokolwiek. W ogóle, ja też uważam, to jest, tak idziesz na egzamin, kurde, no to nie idziesz tak, że wiesz, idę tak, wiesz, od czapy po prostu, tylko najpierw siedzisz i się uczysz, nie? Jak chcesz dobrze zdać jakiś egzamin, zrobić i tak dalej, no to się do tego przygotowujesz, a nie, że idziesz z partyzanta i jelo może się uda, nie? Wiesz co, no zależy, co studiujesz, nie? Ja studiowałem no. pedagogikę, jakoś tam specjalnie się nie musieliśmy uczyć. No ja akurat skończyłem dosyć poważne studia inżynierii produkcji na AGH-u. No to nie, no to są zupełnie inne rzeczy. Straglowałem z tymi studiami przez też prawie 7 lat, bo byłem najgorszym studentem na roku, ale wtedy już wjechało dosyć troszkę grubsze granie i ja w zasadzie no 3 miesiące mnie powiedzmy nie było na uczelni w ogóle, nie? Bo tam była jakaś jedna trasa, druga, próby, coś tam, nie? Trochę olewanie, trochę mi się nie chciało, no różnie, ale... Masz tego Wolfstate'a jeszcze? Co ty, opiliłem to dawno, na co mi to? Wolfstate'a opiliłem. Ja mam 3. Wiesz co, no był spoko. A czekaj, komu ja to sprzedałem? Ja nie pamiętam. Nie wiem, ja nie przywiązuję właśnie uwagi do sprzętu, nie mam jakichś takich sentymentalnych mega, wiesz, ciągotek sprzętowych. Miałem, właśnie jak zmieniałem już później sprzęt, to była taka akcja, że poszedłem na studia pierwszy raz w 2006 roku i do Krakowa i poszedłem na bardzo trudne studia, byłem na mechanice i budowie maszyn, bo przyjmowali tam w zasadzie od kopa, bo nikt na to nie chciał iść. Bo to przedupcone studia, ale ja widziałem, że tam gdzieś jak się robiło już specjalizację na trzecim roku, to sobie wymyśliłem, że tam jest wibroakustyka, inżynieria dźwięku i że wiesz, jak coś to będę miał tam złóżmy backup, nie, że może sobie założę własne studio albo będę gdzieś tam pracował jako inżynier dźwięku, nie, że tak legitnie to brzmi i w miarę w temacie. No tylko nie wziąłem pod uwagę tego, że tam były jeszcze po drodze, no, przedupcona matma, fizyka, mechanika, jakieś tam, wiesz, kreski przede wszystkim. To najgorszy przedmiot, te rysunki techniczne, to ja mam tak dwie lewe ręce do rysowania, to no, w ogóle osrałem te studia, wiesz, z 3 przedmiotów niezaliczone, no, elo. No i mnie wywalili z tych studiów, no i wtedy zaczęło upominać się mnie wojsko. To jeszcze były te czasy? To jeszcze były te czasy. No. I zaczęło się u mnie upominać wojsko, a że... Ja stwierdziłem, że nie pójdę w ślady rodziców, dziadków i tak dalej, bo u mnie było przesłużone w wojsku na 10 dekad do przodu, co najmniej, bo ojciec był w wojsku 20 lat, zresztą skończył VAT, zrobił doktorat na VAT-cie i pracował w ogóle nad jakimiś totalnie ekstremalnymi, radiolokacja rakiety, wiesz, czerwony przycisk Putina, wiesz, jakieś tego typu akcje. No, dziadek aż do emerytury, podpułkownik, nie, i to grube rzeczy, ojciec major. Ale włosy byś musiał obciąć, no to ja. No na przykład, nie, i no ja oczywiście, no buntownik, wszystko na odwrót, wiadomo.
No to ja do wojska przecież nie będę las. No i teraz faza jest taka, że trzeba się znowu zapisać na studia. I w Rzeszowie były studia na Politechnice, które się zaczynały od drugiego semestru, jak od pierwszego, nie? Czyli to taka też łapanka, że wiedzieli, że tych, co wydupcą po pierwszym semestrze, żeby się tutaj zapisali, nie? I tak ściągali studentów. No ja się na to, powiedzmy, zapisałem, ale też nie za długo tam wytrzymałem i tak dalej i po prostu uciekłem do Anglii, nie? Aha, no dobra. Uciekłem do Anglii na zbywak, byłem po prostu, wiesz, tym takim przynieś, podaj, pozmywaj gary. No i zarobiłem tam trochę kapusty i se nakupiłem sprzętu od razu. A grałeś w Anglii w jakichś kapelach, czy nie? Nie, co nie. To za krótko byłem. Ja tam pojechałem czysto i wyłącznie po to, żeby, wiesz, przezimować przed wojskiem, nie? I dostałem się już tam zdalnie na studia. Jak już dostałem kwity, że jestem na studiach, no to elo Londyn, nie? Wracam z powrotem. No i całą kapustę, co tam zarobiłem, no to zainwestowałem w graty. Przywiozłem w ogóle 5 funtów, nie? Tyle, wszystko w graty. Tak jak ja. Wszystko w graty. No i wtedy kupiłem... To jest dokładnie moja historia. Po 14 latach przywiozłem 10 funtów i graty. Tak sobie wtedy wymarzyłem, ale rzeczywiście no tyle, co się zapieprzałem w tych garach, to moje i wtedy tego po prostu potrzebowałem. I kupiłem sobie wtedy w ogóle custom shopa Carvina. O kurwa. Carvina siódemeczkę. Dosyć poważny instrument, to bardzo wydałem na niego kupę no. pieniędzy, a jeszcze wtedy mi się strasznie udało, bo wtedy dolek był po najpierw 2,50, 2,70 jakoś, a jak ja później zacząłem już wydawać całą kapustę, jaką mam, to mój najlepszy zakup, jaki zrobiłem, to była paczka Messy 2x12 kupiona na eBayu za 300 dolków, jak dolar był po 2,20. No, totalne zwycięstwo, nie? Ta paczka nagrała już dużo płyt. I to nie tylko moich. I to nie tylko moich. No. Ona nagrywała nawet Decap, nie? No, była najlepsza ze wszystkich, a tam były, wiesz, EVA, że nie wiadomo co. I ta paczka poszła. Gdzie tam w ogóle jeden głośnik nie robi, nie? To znaczy, robi ciszej czy coś. No dobra, no i co? No i co? I kupiłem tego Carvina Custom Shopa. Boże, jaka fajna gitara. No. Wiem, kto ją ma nawet. Ostatnio ktoś mi otagował na fejsie, jakaś typiara z Białegostoku w ogóle gra na niej, kurde, Vivaldi, Cipci, Rybci, jakieś takie rzeczy, filmik i patrzę, no na 100% moja gitara, bo nie ma takiej drugiej na świecie, no, bo ja sobie zrobiłem takiego tego customa, że no tylko ja miałem tą gitarę, ale... A ty jak to zamówiłeś u Carvina customa dla siebie? Tak, dokładnie tak. I sprzedałeś taką gitarę? Pewnie. O Boże. Wiem, moja matka też mi może tego przebaczyć, a ja jej powiedziałem, że słuchaj, to... Ta gita ma ciulowy mostek i nie chcę na niej grać i mam to gdzieś, nie? A co, miał ruchomy mostek jakiś kiepski? Tak, ale nie mam pojęcia dlaczego. Znaczy, jakbym był mądrzejszy, to bym sobie... Znaczy, ja wtedy miałem okres zafascynowania Holdsworthem i McAlpinem, nie? I obydwoli grali na Carvinach. No i ja oczywiście stwierdziłem, jak to wcześniej stwierdziłem, że muszę mieć gitarę jak Jacek Hiro, tak stwierdziłem później, że muszę mieć gitarę jak Tony McAlpine, nie? No dobra, no ale to jaki tam mostek jest? No jakiś paździerz licenc Floyd Rose, nie? No tu zamówiłeś z tych customów gitarę, nie? Bo nie chcieli wsadzić nic innego, a ja musiałem mieć Floyd Rose'a, nie? No to trzeba było od razu go wyjąć i wstawić... Nie dało się, bo jakieś takie tam frezy szły dziwne, że nie dało się tego przerobić. Walczyłem nad tym, z tym, kurde, przez parę lat. W końcu się wkurwiłem i ją sprzedałem, nie? No najzwyczajniejszy. No jak się nie nadawała do grania i była złym narzędziem i tylko miała stać się w kurwie. Blokowałem ten mostek tak czy inaczej. On też, jak się pomachało o nim, no to po jakimś czasie nie stroja, a dwa, że też nie do końca wiedziałem, że wiesz, jak masz siódemkę, to są trochę inne te naprężenia ze struny i ze wszystkim. I wiesz, nie miałbym mieć takiego efektu flutter, jak miał Steve Vai, nie? I znaczy, nie, wiesz, motorków, tak? No, No i już furia i się wkurwiłem, wolałem w ogóle tego nie używać, niż używać tego ciulowo, nie? No i w końcu, ale tą gitę to w zasadzie, aha, bo jeszcze później nadarzyła się okazja, okazja i w zasadzie okazja nie okazja, ale udało się załatwić deal na szkołę Gitarmanik z Ibanezem. No właśnie, bo teraz grasz na Ibanezie. I od 2014 roku jestem z Ibanezami i wtedy kupiłem już tego Ibaneza, no i w zasadzie no trochę już nie bardzo mogłem grać na tamtej, jak podpisujesz cyrograf z inną firmą. To raz ze względów kurtuazyjnych, a dwa, że no jak już grasz na tym, no to graj na tym. A masz endorsement normalny Ibaneza? Tak. Tak? Tak. Jesteś wypisany tam na liście w katalogu? Tak. O kurde, zajebiście. Tak jest. Czyli Krzysiek Misiak, Dwogu, ty, Wojtek Hoffman z Polski. Daron. Aha.
No tak, Daron nawet był... Ale na... troszkę się tam ścięła ta lista. Nie no, był Tomek Andrzejewski jeszcze był, ale już było, nie jest. Było dużo chłopaków, ale odpuścili te Ibanezy. Nie wiem dlaczego, bo niektórzy po prostu szukają. A to na te targi Ibaneza jeździł? Byłem dwa razy. Tylko, że za dwa... A to nie byłeś wtedy, co ja byłem? Jakoś tak 4 byłem... lata temu, czy coś takiego? Nie. Byłem 2 lata temu w czerwcu i byłem teraz w styczniu. Ale te w styczniu to były takie... Na zasadzie dla... To 2 lata temu był festiwal cały perkusyjny. No tak, jakby. Na perkusyjnym byłeś, bo ja byłem na gitarowym. No właśnie, na gitarowym nie byłem, a teraz to było takie dla bardziej press, sprzedawcy, dystrybutorzy i tak dalej. Plus oczywiście artyści. No i przesiadam się na te Ibanezy i pamiętam, że wtedy nagrywaliśmy płytę z Banisherem jakąś, Onirika chyba, i... To był 2014 rok. Ja po prostu nie miałem kasy na tą płytę i stwierdziłem, że ważniejsze jest dla mnie nagranie płyty niż, wiesz, manie kawałku drewna ze strunami, nie? I opchnąłem tą gitę. Tego Karwina. Opchnąłem Karwina, no, żeby mieć kapustę na nagranie płyty. No i to też był, jest jakiś tam i to powód, był celny nie? ruch. To był celny ruch, bo wiesz, nagraliśmy płytę. I tak na niej nie mogłeś grać. Znaczy no mogłeś, ale... No, ale gdzie? Ale gdzie? W domu to sobie wiesz. No. Można. No i a wtedy udało mi się jeszcze dorwać drugiego Ibaneza, to już tego Ibaneza mam cały czas, to jest, nie pamiętam, RGD7UCS, chyba tak. Nie, z Ibanezami to jest przejebane, że nie mam te nazwy takie, nie? No nie są najłatwiejsze, no ale wiesz, dobrze by było, ja się kompletnie nie znam na tych, wiesz, jakichś osprzętach i tak dalej, bo mnie to nie interesuje, ja no. Po prostu dostaję gitarę do łapy, nie, i ona ma rzeźbić, nie, no ale... To jest, kurde, porządne wiosło, które mam już od 3 lat. Czyli ile masz tych Ibanezów teraz? 5 chyba? 5 Ibanezów masz? Tak. O, to ładnie. Bo mnie najbardziej interesuje ten Talman u ciebie. Talman jest świetny. Dlaczego jest... grasz na Talmanie metal? Bo fajnie brzmi właśnie. Naprawdę fajnie brzmi. Tak, on jest taki... Ja lubię sound taki twangy, taki... No bo on taki ostrawy. Tak. To... A tam są humbuckery czy single? Single. I na tych singlach było iść te metale, no to też dobrze, no. No da się, no, wiesz, ja lubię taki sound, no, ja się śmieję, że ten Talman to jest taki trochę Telecaster z downem albo z wodogłowiem, nie? Ale no. wziąłem go do studia, jak nagrywaliśmy teraz Degrees of Isolation Banishera i bardzo dużo pejzaży i solówek jest grane właśnie na tym Talmanie. Mm-hmm. Takich tych, wiesz, dodatkowych jakichś tam głosów, czy coś, albo jakichś takich wysokich rzeczy, czy melodyjki różne, to ten Talman zajebiście brzmi. No, to jest zupełnie inna gitara niż wiesz, gitara z aktywnym, mocnym pick-upem. Tak, naprawdę świetnie brzmi ta gitara, jestem zachwycony, nie? Strasznie lubię na niej grać. Zresztą nawet jak robię te streamy, czy lekcje i tak dalej, to najfajniej mi się na niej gra. No właśnie widziałem, że wiesz, śmierdzi nagranie, aż Talman, wiesz. Ale fajnie brzmi, bo jest taka pointy bardzo, nie? Super się na tym gra i te takie rzeczy w E załóżmy, czy tam w S, ja tam do E, S stroję najniżej, ewentualnie dropik tam do Cis, tam Alice in Chains, takie rzeczy powiedzmy. No i ona naprawdę, naprawdę super robi. No i co mam jeszcze? To, tego RGD7 buburubu coś tam i taką wersję i tego jakby Les Paul do metalu, nie? Arta. Ars. To jest Ars, no. Też tam 6 UCS. To, a już pamiętam, bo UCS to są te wszystkie, była taka seria Ibanezów, co się Uppercut. I one rzeczywiście, to wszystkie gity do chłosty robione, nie? Że wiesz, czarna jak w habicie ksiądz, tutaj takie wycięcia, szybkie gity, barnakle, nie? I że wiesz, tak gita stworzona po prostu do chłosty, nie? No i się sprawdzają rzeczywiście. Ten Ars też rewelacyjny, jest strasznie ulubienie. Ona w AC-dach na niej grałem i świetnie jak brzmiała, naprawdę świetnie, kurde, brzmiała. No, jedyne co mi brakuje, wiesz, ja żałuję, że nie wziąłem sobie, wtedy jeszcze był model ten, taki też super strata jak tej 7, tylko że 6 ze stałym mostem i strasznie żałuję, że tej gity nie wziąłem, bo już ich nie ma. A mega by mi się teraz przydała, bo potrzebuję 6 z wajchą, a nie mam i to jest jedyna w zasadzie moja gita z wajchą. Ja się z 7.
Tak, ale to jest siódemka i no, to też jest jakiś problem, bo no, jest inne naprężenie strun. Chociaż ten most chodzi naprawdę zajebiście. Ja po prostu byłem w szoku, jak on dobrze chodzi i trzyma strój, wszystko, no kosmos. No i dwa, że ta gita to jest w ogóle mega proste. Jeden pick-up, jeden ten... most, jelo, no nic więcej nie trzeba. Koncertowa zabijaka tak zwana. Tak, chociaż ja na przykład lubię mieć pokrętło tone, albo lubię mieć na przykład jak masz dwa wolumy, bo wtedy robię sobie kill switcha. Właśnie o tym tone, to jak mówiłeś, nie pamiętam czy to mówiłeś na jednym z tych swoich streamów, czy na tym filmiku, co do mnie nakręciłeś, że trochę gainu sobie zdejmujesz. Nie gainu, to. No, no, ja tak nazwałem, że trochę gainu, bo z reguły ludzie, jeśli cokolwiek... Wszystko na lagę, nie? Wolumem, a raczej tony są na maksa. Ty mnie zdziwiłeś tym, że grasz jednak z tym tonem takim trochę ściętym, nie? A to w ogóle się... O, tu pan tnie nam... To jest w ogóle ciekawa historia, bo ja się nauczyłem tego patentu od Scotta Hendersona. No. Scott Henderson tak robi i on ma takie tłustsze brzmienie. A dużo to skręcasz? On... tak na 7-8, w zależności od gity. Wiesz, jak masz humbuckera, to jednak trochę mniej, ale jak masz singla, to skręcam trochę więcej, bo są te takie wysokie, świszczące po uszach. Dziwne, jak ją rozkręcisz na lagę, a jak skręcisz trochę, to ginie. Aha. I rzeczywiście to ginie i lepiej ta gita brzmi, jak jest troszkę, przynajmniej... Jesteś chyba pierwszym gitarzystą, który taki patent mi sprzedał w ogóle, wiesz. No pewnie drugim, bo Scott Henderson. Ale no, nigdy się nim nie interesowałem, więc nie wiem, no od ciebie to usłyszałem po raz pierwszy i takie to jest dla mnie, że o, nie? No mówię, z reguły to ludzie tam troszeczkę to, na przykład, znaczy volume troszeczkę skręcają, żeby to... Widziałem żeby też, to widziałem też takie akcje, rzeczywiście. No ale to każdy ma jakiś swój patent, nie? Ja też staram się mieć raczej po prostu swoje patenty na granie i swoje brzmienia, swoje jakieś ustawienia i patenciki, które robię, bo to jest po prostu moje, nie? Ja chcę tak brzmieć i wiem po prostu, że później jak tego słucham i tak dalej, że to jest mój sound, nie? Dlatego właśnie jeżeli chodzi o brzmienia i gitary i wszystko, to od 14 lat już mam Rivera Knuckleheada 2. No właśnie, to jest ten wzmacniacz, który też przybył tak z Anglii. Bo, znaczy bo też ze Stanów, wszystko ze Stanów przyjechało. No, ale za te pieniądze w Anglii, za kapustę z garów w Anglii, no. Tak jest. I Rivera z Meso jest już u mnie od 2006 albo 7 roku, sorry. Czyli 13 lat non-stop, nie zmieniało się w tym ustawieniu nic, nie? A gałkami trochę kręcisz, czy cały czas na tym samym przez 14 lat? Kręcę, tak, bo jeszcze do tego dochodzą tam jakieś purchawy typu Tube Screamery. Ja bardzo, znaczy Rivera bez Tube Screamera nie zabrzmi, nie? Mm-hmm. Znaczy nie zabrzmi, jakoś zabrzmi, ale ja lubię przed każdym wzmacniać w zasadzie, jaki ten, wiesz, z automatu wpinasz, podpinam Tube Screamera, oczywiście tym później kręcę. Robię to tak na zasadzie tego zazębienia tych distortionów, nie? Że troszkę mniej wzmacniacza, a tu trochę więcej. Czasami to też zależy od purchawy, bo na niektórą możesz rozkręcić na maksa. Tak jak mam tutaj to na przykład ten Tube Screamer, o taki, to jest też od Pufa. Ja zresztą od Pufa mam bardzo dużo tych purchaw, on mi to już robi od dobrych 5 albo 6 lat. Ta purchawa w ogóle nagrywa Anti-Cult Decap. Piękna dioda jest. Dioda elektroda. Piękna jest dioda. No można nawet tutaj nadusić. Jak, nie, bo popsuję. Jak ten renifera. Nie, to sobie kupię nową. No i w każdym razie to jak grałem na wzmacniaczu na tym, no to jest tak delikatne, że tu musiało iść wszystko prawie na lagę, nie? Chociaż w studiu jak to kierownik kręcił, to chyba wcale nie było tak jakoś bardzo na lagę, nie? W każdym razie jak to odkryłem, to później kierownik sobie kupił takie same i Z też sobie kupił takie same, nie? No także te patenciki różne brzmieniowe gdzieś tam miałem powyczajane i tych różnych, mam kopię BB Exotica, bo ogólnie ten Exotic u mnie to jest taka, albo ten Ibanezowy Tube Screamer, albo BB, to jest u mnie takie, wiesz, wyjściowa purchawa Tube Screamer do pałka po prostu, nie? I zawsze gdzieś wokół tego. I mam tego Exotica podwójnego oryginał, mam kopię BB, a nie, kopię BB to młodemu sprzedałem teraz, ale mam jeszcze kopię BB Mid Plus, czy coś takiego to się tam nazywa, tylko że od innego gościa akurat, bo on robi na tych płytkach, że robi to takie mini purchaweczki, nie, to takie najmniejsze, a ja ostatnio lubię, wiesz, kieszonkowe efekty, bo to wszystko jest po prostu za duże, za dużo miejsca zajmuje. Kiedyś miałem
kiedyś miałem taką podłogę, że mógłbym się do niej zamknąć i w niej spać. Taka, wiesz, prawie 1,5 metra, ale jak zacząłem to nosić i wozić po koncertach, to się później pukłem w łeb, że na co mi to. No i później tu już też patentem Wacława zrobiłem sobie pedalboarda ze sklejki wodoodpornej Castorama 6 mm, wycięte tam 53x42x6 mm. Bo tak się mieści do, bo tak się mieści do, bo tak się mieści do Ryanaira i Wizera jako bagaż podręczny. Na to szyte na miarę tam założmy jakieś kondomy, pokrowce, nie? I wiesz, i później do tych purcha władujesz tam, wiesz, majty, koszulki, kurde, na zmianę, nie, żeby mieć na plecaczek. Do gitary, do case'a ładujesz, wiesz, resztę tam koncertowy, buty, coś i tak dalej. I idziesz tak, jelo, jesteś najtańszy w przelocie. Życie, kurwa, rock'n'rollowego muzyka, posłuchajcie, dzieci, jak to wygląda, kurwa. No, perkusista miał dobry patent. Jak mieliśmy pierwszy lot, mieliśmy dosyć taki poważny wylot, graliśmy festiwal Metal Blast w Egipcie, w Kairze. W ogóle jedyny metalowy festiwal, jaki tam się odbywa, nie? I z tego co pamiętam, byliśmy tam drugą kapelą polską, bo pierwszą kapelą był zespół naszego perkusisty wtedy, jeszcze rok wcześniej. I wiem, że chyba jeszcze Paradise Lost tam grało, a tak to żaden zespół w ogóle spoza Afryki tam nie grał, nie? Na tym festynie, więc też Materia grała rok po nas jeszcze. No i wtedy leczyliśmy też pierwszy raz samolotem, to był 2013 albo 2014 rok. I to z no dekapami już? Nie, baniżerem. Z baniżerem. No. I nie bardzo wiedzieliśmy się, jak pakować, no bo to też, znaczy mieliśmy tam akurat wszystko spoko sprzętowo, znaczy wiadomo, że nie tachaliśmy wzmacniaczy czy coś. Ja to w ogóle miałem patent wtedy na latanie z purchawami. Miałem tylko podanerkę. XD. I poda XD. No i miałem tego poda XD i wpinałem go w pętlę. Najłatwiejsza opcja, Marshall JCM, czy tam jakiś podstawowy Marshall, i to w pętlę. Paczka też Marshalla 412, ta zwykła, bo ona jest jak McDonald's, to zawsze tak na plus 3 po tak prostu, jest. Że jak głodny to zeżre i zadziała, nie? I to zawsze wszędzie jest. Więc można to na bezpiecznie wziąć. No i tą nereczkę tam w tył, tak gitka, nie, i to jakoś dawało radę, ale pamiętam, że perkusista to był już tak, nie batiuszki, tylko te matrioszki, kurde, że się robiło, że wiesz, odkręcasz z werbla naciąg, no, no, no. I do środka ładujesz, wiesz, ciuchy, coś tam, kurde, jakieś moduły i tak dalej, no bo wiesz, w werblu jest tam tych 6-7 inczy, nie, no. Wiesz, przestrzeni, no to przecież kupę rzeczy tam idzie zmieścić, nie? No to celnicy się nie interesowali tymi gratami, kurwa. Oczywiście się interesowali. Nie. A gitary jak żeśmy robili, to bo jedna gitara waży tam załóżmy 7 kilo w case, a druga gitara bas tam załóżmy 12, masz do 22. No to co zrobiliśmy? Do środka ciuchy, szmaty i tak dalej. Później celofan, jeb naokoło, gafrem, nie, i jedna gita, jako dwie gity jako jedna i jeden bagaż tak leciał, nie? Trzeba było sobie radzić, no to jeden baz, jedna gita, no to jest jeden ten. Później tam załóżmy jedna torba, no to załóżmy baner, jakiś merch, wszyscy oczywiście gimela, nawrzucane ciuchów, jakieś stopy, aha, blachy oddzielnie chyba jechał. Nie, blachę on wtedy pożyczał gdzieś na miejscu, jakoś tak było, no. No ale to mieliśmy logistykę taką już, wiesz, na żyletki, kurde, wiesz, wszystko opatentowane, no i... No i tak się też śmiesznie latało wtedy. Trzeba mieć, kurwa, determinacji, co? Nie, no to przecież straszne, to jest masakra, wiesz. A to... Oglądasz te koncerty za mało lata, kurwa, ale wypocz, nie? A tutaj w ogóle z drugiej strony, wiesz, do Kairu lecisz, ale fajnie, no fajnie, jak my to, kurwa, zabierzemy, nie? Jak my to zabierzemy, a to jest tam ciula, spanie na lotnisku 20 godzin, kurde, nie, wiesz, i jedziesz później jeszcze, wiesz, lecisz nie wiadomo ile, później jedziesz nie wiadomo ile i prosto na scenę zadupczyć, nie, że później imprezka, FIFA, Rafa i tak dalej. Dalej, nie, tylko z powrotem pakujesz się jest, z powrotem sposób. I jedziesz, nie? Ja tak, taki właśnie największy szok / zawód, że tak powiem, z tego pseudo rock'n'rollowego życia i splendoru i wiesz, jedziemy na festiwale, dwa graliśmy już z Dekap, Graspop w Danii i Hellfest we Francji. W Belgii. No dobra, no nieważne, no. W sumie, wiesz jak to jest, wysiadasz z busa, gdzieś tam jesteś, no, dzień później jesteś siemano, gdzieś tam... Siemano koszali. Nawet nie wiesz, siemano siemanowice.
No i wtedy przeżyłem największy szok, jak wiesz, na plakatach Rammstein, Deep Purple, Scorpions, wiesz, no wszystko co największe, kurde, i tak dalej, i ty wiesz, już taka podjarka, kurde, że ja pierdolę, zobaczę sobie wszystkie najlepsze zespoły, jakie istnieją na ziemi, nie? I masz tak, w piątek graliśmy ten Graspop, a w sobotę graliśmy Hellfest. Wszystko w porach, tak załóżmy, obiadowo-popołudniowych, nie? No to do tej Danii czy tam Belgii, no to się jechało, no to co, z biurka musztra u kierownika, tam załóżmy o 3 w nocy, nie, i całą noc, prosto na scenę. Oczywiście nie ma czasu i z tego festiwalu, gdzie tam był załóżmy Rammstein i coś tam, no to zobaczyłem tylko Nails, chyba, które grało przed, nie, czy Tribulation, które tam grało przed nami. Potem co? Szybko shower i o 15 trzeba spierdalać, bo gramy Hellfest 1500 km dalej. No i pamiętam, że wtedy grał, że już z busa usłyszałem, grał Blue Oyster Cult i on miał ten jeden taki kawałek i a to wiesz, piosenka z dzieciństwa i wiesz, już czołg odpalony, czekają, a ja tak. Pierdolę to, nie? I strzała pod scenę, wiesz, biegiem, sprintem normalnie, wiesz, żeby zobaczyć, bo tam jest taki motyw, że tam jest później solówka w środku i tam już, wiesz, solówki o rycerzach, nie wiadomo co. I wiesz, do tego momentu zobaczyłem, dobra, chuj, odhaczone i strzała do czołgu, nie, już tam aż pod bramę, nie, są wszyscy wkurwieni na mnie, oczywiście, wiadomo, bo ja muszę po swojemu, ja robię, nie wiadomo co. I ten tu się śpieszymy, no to wiadomo, oczywiście mają rację, nie? No ale no bym sobie nie odpuścił, no i wiesz, masz taki festiwal, no i później jedziesz na ten Hellfest, nie, no to siku to tak, nie, dwa pit stopy, nie? Dwa pit stopy na 1200 km, nie ma, kurwa, lekko, nie? I jedziesz, to wiesz, zmęczony totalnie, szmatów, bierz na ten festiwal, tam ledwo zdążysz coś zjeść, za chwilę znowu próba i widzisz znowu tylko zespół, który gra przed tobą, czyli Nails chyba, myśmy grali tam załóżmy o 17, zdążyliśmy się spakować, zjeść i 19:30 wyjazd do hotelu, bo o 2 w nocy jest wyjazd, nie? I z Hellfestu, gdzie tam wtedy no, było Deep Purple, Scorpions, nie wiadomo co, nieważne, bo tam co roku gra wszystko, nie? Linkin Park, no, Black Sabbath, wszystko po prostu grało, nie? No i na tym festiwalu zobaczyłem tylko Nails, które grało przed nami i zobaczyłem 3 kawałki Primusa, po czym się zwinęliśmy, a jeszcze zobaczyłem Airborne chyba pół koncertu, bo i na dużej scenie, ale to jest strasznie duży festiwal, nie było czasu, zanim żeśmy się ogarnęli i tak dalej. Do hotelu, strzała, nawet nie było jak spać i później, wiesz, 2 w nocy wyjazd i z oceanu jednym cięgiem 2 pit stopy na ścianie i listwę z Orlenu. 23 godziny do Krakowa, a potem ja wsiadam jeszcze w swojego Wolverine'a i do domu, jestem na 5 rano i jest świetnie, nie? Chłopcy i dziewczynki, nie grajcie w zespołach, nie opyla się. Dobra, a skąd się w ogóle wziąłeś w tym Decapitated? Dlaczego, znaczy, dlaczego na basie? No bo wiadomo dlaczego na basie, ale no, jak to się stało? Na gitarze tam nikt nie ugra, no. To jest inna sprawa. ale jak to się w ogóle stało, nie? Ale to jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Mianowicie byłem na gigu Decap, grali w Rzeszowie, w ogóle w dzień urodzin kierownika. Mam gdzieś środek grudnia, załóżmy 17, ile dobrze pamiętam. I no tam była trasa chyba z Frontside'em wtedy, no ja byłem na tym gigu, tam coś, też 2-3 zdania z nim zamieniłem. Ale znaliście się wcześniej? Tak, znaliśmy się. No i jakoś tydzień później zauważyłem na feju, a to już był okres wigilijny, czyli no tam wiadomo już świąteczna chochla szła, że tak powiem. I gdzieś na fejsie wyczaiłem, że właśnie Wacek wrzucił zdjęcie z próbowni czy coś, że Pasiu odchodzi, że szukają basisty, nie? A ja tak myślę, proszę, nie. Normalnie po prostu totalnie z partyzanta napisałem na feju wiadomość, czy że chcę spróbować, nie? Mhm. No a do tej pory na basie miałeś takie doświadczenie, jak powiedziałeś, że coś tam trzeba było gdzieś nagrać? No nagrałem 2-3 płyty, no, nie? Ale miałeś jakąś basówkę, na której ćwiczyłeś? Coś? Nic. Kompletnie. No dobra, no. I tam no, zaczynam gadać. Oczywiście pierwsza reakcja to, że nie bardzo, że szukałem basist, że coś tam, nie, tam kręcenie nosem. Ale tam zacząłem trochę robić gadkę, tam nawijać makaron na uszy, wiesz,
przedstawiłem jakby to, że jestem w stanie się poświęcić, zrobić to i tak dalej, że już coś tam gram, że nagrywałem tam płyty, że mam, wiesz, te ibanezy, że mogę sobie załatwić gity, mogę sobie załatwić wszystko, że już trochę jeżdżę, trochę, że tak powiem, no, że nie jestem z pierwszej łapanki, że już coś tam było grane i że numery znam, będę uwielbiam, nie od zawsze, kurde, byłem największym fanem i no, że chciałbym po prostu spróbować, daj szansę, nie? Oki, pomyślimy. I chyba na następny dzień budzę się i z rana dostaję tam message, że dobra, nagraj tam dwa numery czy coś tam i że zobaczymy, nie? No to ja już tak, holy shit, nie? This shit is real, nie? I tak wstaję i tak, kurwa, no to trzeba działać. I to Wigilia chyba, albo Wigilia, albo pierwszy dzień świąt. I tak sobie myślę, no kurwa, no dobra, robimy. I miałem takiego ziomka, mam takiego ziomka w Rzeszowie, od którego tam, zresztą też grał w Banisher przez chwilę, i od niego zawsze pożyczałem bas do studia, nie? I dzwonię do niego, wiesz, cześć, wiesz, wesołych świąt, słuchaj, mordo, jest sprawa, nie? Potrzebuję, kurde, pożyczyć bas na już, bo mam, wiesz, lifetime opportunity, nie? Żeby wskoczyć do bandu, nie? I muszę ponagrywać coś, nie? Czy mi pożyczysz bas? No to wszystko spoko, przyjechał tam, załóżmy, około 12-13, przywiózł mi grzechotę i tam mu powiedziałem, co jest mniej więcej grane. No i siadam przed tym kompem i zaczynam dawać, biorę ten bas, zaczynam go nagrać, no, da się. Spoko, no to robię numery, nie? No to numery, wiadomo, oczywiście robię na gicie, no bo łatwiej, bo mój instrument. I zacząłem dostałeś jakieś taby? Pff, w ogóle nic, zero, no właśnie, no bo to tak, kurwa, jest z kapelami, że chcą, żebyś z nimi grał i wszystko musisz sam nauczyć. No. To samo miałem w proletariacie. Tapsy to sobie można wciągnąć na techno imprezie co najwyżej, kurde. Listę 17 piosenek i termin za 2 tygodnie, kurwa. Jakie 2 tygodnie? W 4 dni zrobiłem całą setlistę. Mm-hmm. Z wave'ów, znaczy oprócz tego, że tam... A dostałeś jakieś traki z samego basu? Dostałem traki, gdzie Wacek mi nagrał na gitarze to, co ma grać bas i wiesz, oktawę niżej masz to zagrać, nie? Aha. No i jedno, i tyle, no, nie? No, chociaż już coś, no. A czy to chodziło też o to, żeby on, wiesz, chciał mi pokazać, że tak ma być zagrane, nie? Bo no mówmy się, że z płyty gitarę jeszcze wysłyszysz, no, no basu nie usłyszysz, ale basu no, jeszcze chuja, też na płytach Decap, gdzie tam ten bas zawsze troszkę jednak jest z tyłu i robi, no, robi raczej, robi mix, robi mix bardziej, nie? No to nie dasz rady tego wysłyszeć, no to po prostu dostałem taki traki, no i siedzę, nie? No i mówi, żebym nagrał filmiki, no to pierwszy dzień zrobiłem 2 numery i w zasadzie tak naprawdę to więcej czasu zajęło mi nagranie tego, zmiksowanie filmiku, zrenderowanie i wysłanie. I tak zrobiłem w 2 dni, nagrałem pierwsze 2 numery, później drugie 2 numery. I dostałem odpowiedź na trzeci dzień, że to jest spoko, że tam trochę jeszcze się nie zgadza, trochę tam nierówno to coś, no bo tam było parę wyjebek, ale to też nie miałem czasu na razie na dopracowanie, tylko na razie to musiałem się po prostu zaprezentować, że jestem w stanie to zagrać i jestem w stanie się tego szybko nauczyć i to zrobić, nie? I... Czyli jak było, że nagrałeś wideo, tak? Nagrałem 2 wideosy w pierwszy dzień i później w drugi dzień nagrałem też 2. Ale... No i tam dostałem respons z rana, no bo to siedziałem tak, że w zasadzie ja się budzę późno, no, ranny ptaszek to u mnie jest wtedy, jak se przytnę, co najwyżej. Lubię sobie pospać, więc tylko, że po nocach siedzę, a no wtedy było tak, że wstawałem tam po prostu, załóżmy, jadłem coś i od 12 było rzępolenie, nie, do 3-4 w nocy, nie. Wtedy w ogóle były święta, nie, ja zadzwoniłem do rodziców mojego, że mamy, no sorry, ale nie wjadę na borszczyki, pierogi, nie, bo mam tutaj job, oczywiście hurdur, kłótnie, wszystko i tak dalej. Mówię, że no nie i tyle. Włączyłeś mikrofon? Był włączony chyba. No jest on cały czas, no i git. No i nie byłem na święta u rodziców, tylko siedziałem i zasuwałem po 15-16 godzin z tą bajurą, robiłem numery, nie? A miałeś jakąś konkurencję, że ktoś inny też takie rzeczy robił, czy nie wiesz o tym w ogóle? Ktoś tam był na pewno, nie? No. Tylko, że no to już za chwilę dojdę do konkluzji tej opowieści, nie? I przez następne 2 dni po prostu stwierdziłem, że
bez sensu jest, żebym nagrywał cały czas te filmiki, bo za dużo tracę czasu na nagrywanie filmików, a za mało na robienie numerów. No i przez następne 2 dni robiłem już numery i w 4 dni zrobiłem 12 albo 13 songów, nie? Kurwa. A to nie są łatwe numery. No czy właśnie. Graniowo, w sensie samych tam jakichś dźwięków, to nie ma jakichś kosmicznych jeszcze do zagrania. Formy, ale formy są trudne. Formy są, nie? Przejebane i rytmicznie są, no, kosmicznie trudne rzeczy do zagrania, nie? To naprawdę, żeby mieć tak rytmikę opanowaną, tak jak kierownik chce, jak on robi te riffy i tak dalej, to jest już jakiś top topów, nie? Mega trudne rzeczy. Ja pamiętam, że tych numerów się później już, znaczy uczyłem się ich szybko, ale najgorsze jest pamiętanie, bo to jest 1,5 godziny muzy i nauczenie się tego to nie jest problem aż taki, ale zapamiętanie tego to jest, no to jest problem. Czy grałeś z jakimiś kartkami, coś, pomagałeś sobie, czy to w ACDach, tak, a w ACDach tak miałem akurat, bo tam już naprawdę nie było czasu, tu miałem czas, bo no w zasadzie na Sylwestra dostałem telefon, że w sumie zrobiłem to super szybko, nie? I że z wszystkich tam łebków, których tam testują, no że na razie wypadam najlepiej, nie? I że za tydzień mam przyjechać na próbę, nie? No to ja już, wiesz, tak w ogóle szczęśliwego nowego roku, porra, nie? Że, ale cios, nie? No i przez te resztę jeszcze parę tam dni, no to jak się, bo ja jeszcze wtedy pracowałem w Nestle w ogóle, jako tam też inżynier procesów, bla, 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 coś tam. No zresztą tą pracę tam paliłem mięso, że pracuję i na słuchawach 8 godzin w pracy słuchanie, wracam, coś tam jem, odwoływałem wszystkie lekcje, bo wtedy robiłem tak, że miałem tam pracę. I później wracałem do domu i od tam 17-18 jeszcze lekcje pod korek, nie, aż tam do 22, nie. Podwoływałem wszystko, w pracy słuchałem cały czas numerów, później wracałem i dalej rzępolenie do nocy, aż padłem, budzę się 7:00, 8:00 do roboty i tak na repeacie, nie, aż no, do pierwszego koncertu w zasadzie, który zagrałem, ale najpierw tam jeszcze pojechałem na próbę, no i zagrałem próbę, w zasadzie spoko, wszystko się tam zgadzało, albo na tyle, żeby było dobrze, no i dostałem joba, po prostu, nie? Czyli byłeś jak Jason, niestety, tak? Poszedłeś, zagrałeś wszystkie kawałki, który kawałek chcesz zagrać, tak? Który chcecie, tak? Na tej zasadzie? No, nie, no, miałem setlistę i po prostu było według setlisty. A no kawałki się różnią koncertowo od tych, jak są nagrania, tak, na płytach? Różnią się. I dostałeś nagrania koncertowe, czy dostałeś nagrania płytowe? Nie, dostałem nagrania tych wave'ów tak, jak ma być. No. Aha, czyli Wacek ci po prostu nagrał... Tak, jak mam być. Usiadł i nagrać to. Tak, no później, dobra, bo tam, no, na przykład, no, niektóre numery, na przykład z Fears of Madness jest pół numeru inny niż na płycie. Tam jest kończony, tam zmienia się na polkę, później jest tam Lamb of God wplecony, później zwolnienie, później tam, wiesz, fajerwerki, bla, 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 coś i tak dalej. No to różniły się te numery, ale miałem to mniej więcej nagrane tak, jak ma być. Resztę tam z YouTube'ów poobczajałem albo tam z jakichś koncertów. No zobaczyłem jakiś ostatni gig, gdzie tam grali. No i po prostu resztę już z YouTube'ów sobie musiałem zrobić. No i tam, wiadomo, że nie zgadzało się wszystko na początku, ale to mi powiedzieli, że tutaj masz zagrać tak, tu tak, nie, i tak dalej. No i to już wiedziałem i pierwszą sztukę zagrałem 16 stycznia już, nie? Czyli bardzo szybko, tak naprawdę, no, niecały miesiąc. 3 tygodnie. A skąd koszulka Danzig na koncertach zawsze The Cup'ów? A jakoś dużo tak... masz tych koszulek? No, z 9, 8. No. Dobrze wygląda. Znaczy, oprócz tego, że jestem mega fanem Danziga, od momentu, gdzie na Beavisie i Buttheadzie zobaczyłem tam Mother Life, nie? No. Teraz zakochałem się, wiesz, po uszy i najlepszy band, a później jeszcze kolega pożyczył mi kasetę 666, Satan's Child, no to byłem po prostu kupiony. Gdzie tam jest jeszcze ta okładka taka, wiesz, tego takiego demona śmiesznego. No koniec po prostu. I właśnie ta 6 i 2 Lucy Fudge, nie? No to... To jeszcze czasy podstawówki, nie wiem dlaczego w ogóle zapomniałem o tym wspomnieć, nie, ale to Danzig od zawsze ulubiony, no i no, ta koszulka po prostu dobrze wygląda, nie, no jest czarne, jest białe logo, jest czacha, spoko, a dwa, że to jest, wiesz, no, nie, że chwyt, ani nie chwyt, ale wiesz, masz ten jakiś band, nie, i przeważnie ludzi z bandu kojarzysz po jakichś pierdołach.
dlatego zapytałem o tą koszulkę. No i to jest naprawdę ten patent właśnie, nie? Że wiesz, nawet ktoś może nie wiedzieć, jak się nazywam, ale a, to jest ten gość w tym Denzigu, nie? No i sam się pytasz i wiesz, i wiem też, że dużo ludzi, wiesz, po tym na przykład zaczyna mnie kojarzyć, no bo to kto kojarzy basistę, no w ogóle? No to jak, jakiś Czosnek, no gra na basie, no kurde i tyle. Za 3 lata będzie grał kto inny, wszystko jedno, nie? Co jest zresztą prawdą. No. No i tak to wyglądało i sobie ubzdurałem tego Denziga i tak już w zasadzie jest. No. Bo w Acid nie grasz już w Denzigu, nie? Też grałem. Też? W Denzigu, tak. Później tam se zmieniłem na żonobikę jakąś, ale nie wiem, czy to był do końca dobry pomysł, no ale w tym Denzigu w zasadzie większość sztuk gram. Teraz dostałeś zawsze koszulkę do grania w Acid, także oczekuję. No, czemu nie? Oczekuję tej promocji. No dobra, a już abstrahując od dekapów, w których już nie grasz, tak? Na chwilę obecną sytuacja jest skomplikowana. Nie macie, no nie macie, na stronie internetowej cię już nie ma w zespole. Tak jest. Więc nie wiem na ile, co tam się dzieje, nie wnikamy, znaczy coś tam może wiem, ale nie wnikamy tutaj. Natomiast skąd ten Acid Drinker, w ogóle jak to? Jak można zastąpić popcorna? No to jest chyba jeszcze śmieszniejsza sytuacja. Bo nagrywaliśmy cover Acidów na tą ich płytę na 30-lecie i tam zrobiliśmy taki śmieszny swap z Wacławem, że Wacek nagrał bas, a ja nagrałem solówkę. O, proszę bardzo. Graliśmy Fuel of My Soul i ja tam machnąłem solo. A gitary kto nagrywał? Wacek nagrywał gitary, ja tylko solo. Rytmiczne w sensie, samą solówkę nagrałeś, tak, tak. Tam później wyszła taka akcja, że był ten koncert na 30-lecie i Wacek miał grać gościnnie, bo tam w ogóle wielka impreza, sami goście, bla bla i tak dalej, ale okazało się, że Wacek jedzie z Machine Head i no i wyszła opcja, nie, zapytali się, znaczy Ślimak zadzwonił do Rasty zapytać, czy na przykład on by nie chciał machnąć jakiś numer na wokalu i czy na przykład ja bym nie machnął na gitarze, nie? Później właśnie Rasta do mnie zadzwonił i ponownie zadzwonił do mnie Ślimak wtedy i się zapytał, czy tam nie chcę zagrać. Ja bierę od razu, wiadomo, no super, nie? Ale oni już wtedy wiedzieli, że grasz też na gitarze? Wiedzieli, ale jeszcze nie wiedzieli jak. Bo kojarzyli mnie z gry na basie w zespole Ścięta Głowa. Nie zdawali sobie sprawy, że gram na gicie. No bo w zasadzie skąd, nie? A to dekap gdzieś tam parę razy się na tych deskach przewijało z Acidem. I no po prostu byłem tam widziany na basie. Nie było pojęcia. No i coś tam rzeczywiście zaczęło się pojawiać przy okazji tej płyty. No i pojawiła się propozycja na zagranie na 30-leciu. No i spoko, nie? No i ten właśnie jeden numer, co nagrywaliśmy, plus Anybody Home chyba. Tak. No i te dwa numery mieliśmy tam pyknąć z Rastą zamiast kierownika. I no pojechaliśmy na próbę tam dzień wcześniej. Zagraliśmy. No, wszystko fajnie, wszyscy w ogóle zdumieni, że ja gram na gitarze w ogóle, że jaki cios, że tak i w ogóle, wow, nie? Zagraliśmy tą sztukę, no to też to same zachwyty w ogóle, jak goście rozdali, nie? Że jaki wykon. No, tam, no, nie, że byłem jakoś zachwycony, bo to wiem, że umiałbym lepiej na to niż co wtedy zagrałem. No ale no, no, tam wstydu nie było na pewno, nie? Było dobrze, było po prostu dobrze wbite. No i to było w październiku i w grudniu otrzymuję telefon gdzieś koło poniedziałku, popołudniowe godziny i dzwoni do mnie Ślimak i się pyta mnie, czy jestem jakoś w miarę dyspozycyjny i że mają taką sytuację, że potrzebują kogoś na zastępstwo, na najbliższe sztuki za popcorna, bo nie może zagrać i nie chce grać i no po prostu krótka piłka, nie, czy jestem w stanie zrobić numery. No ja się pytam, no na kiedy, nie? No na najbliższy weekend. Czyli ten grudzień dla ciebie to nie jest jest dobry miesiąc. Grudzień jest dobrym miesiącem. Nie mogę się doczekać, co będzie w tym roku. W Machine Head będziesz grał. Albo w Slayerze. O, w Slayerze bym... Na basie. Może i bym się nawet zgodził. No i w każdym razie dostaję ten telefon i pytam się na kiedy. No, że na weekend. Poniedziałek już prawie noc. Ile numerów?
20. Kurwa macie. Geometrze. A oczywiście, no wiadomo, jak wszystkie rozmowy telefoniczne, no to ta również była przeprowadzana na porcelanie. Więc mówię mu, że wysyłaj setlistę, ja odcinam i idę robić, nie? I wiesz, wstaję z tego kibla i przed kompa i od razu, kurde, ruszam z numerami. No to wiadomo, tam większość tych numerów, te wszystkie infernale, bla, 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 no to to mam od kopa wbite, no bo to umiem w głowie tylko sobie poprawić, no, nie? Gorzej tam z tymi, załóżmy, nowymi i najstarszymi numerami, nie? Ja dostałem setlistę i robię. No to najpierw robię po riffach. No oczywiście, znaczy, dostałem wtedy tylko które numery. No i rób, synek, nie? No to kurwa robię. No to siedzę i mam akurat patenty na rozgryzanie tych numerów. Bo wiadomo, jak jest proste, no to leci od kopa. Jak jest już coś gorzej, no to biorę sobie to do programu DAW i sobie zwalniam. Mhm. I po prostu, jak już mam totalnego downa i nie słyszę, to robię tak, że przeciągam to zaznaczenie do jednego dźwięku w pętli i po prostu, no bo czasami masz tak, że kompletnie nic nie słychać, nie? No, że masz tak, że jest jakiś riff i tego kompletnie nie słychać. No i wtedy robię sobie już, nawet dochodzi do tego, że dźwięk po dźwięku, tylko że mówię, ja jestem trochę walnięty i mega cierpliwy, to co miałem z początków moich gry, że potrafiłem tego VHS-a przesuwać klatce po klatce, to mi później dało to, że jestem w stanie równie dobrze ten dźwięk po dźwięku też przesuwać i rozwalać numery w ten sposób. I rzeczywiście... Wszystko, dzieci, co robicie, jak jesteście... Czym skorupka za młodu nasiągnie, tak? Tak jest, dokładnie tak. Oprócz tego jeszcze miałem zawsze wolne komputery i trzeba było, zanim to się coś załadowało, no to rzeczywiście tą mam czarny pas w cierpliwość, nie? Wywiad robię z Hubertem. No, a co się dzieje? No i, że tak powiem, tą cierpliwość mam na wysokim poziomie i rzeczywiście, jak coś trzeba było już robić, no to dźwięk po dźwięku, załóżmy, no ale o ile... Wiesz, z acidami to też ten problem, że każda płyta w innym stroju, nie? Tak. A grane wszystko w C i w dropie, a żadna płyta nie nagrana w dropie, chyba z tego, co kojarzę. Wszystkie od płyty z lipą są w dropie. No właśnie, no. Więc większość materiału tak naprawdę, bo te stare numery wszystkie... No ale jestem na tyle sprytny, że wszystko sobie zestroiłem do C. Mhm. Po prostu, czyli stare numery, wiesz, w dół, a załóżmy te jakby nagrywane. Czyli wszystko w tym DAW-ie zrobiłeś tak, że sobie zwalniałeś, a jednocześnie zmieniałeś tonację też, no. No ale przejebane. Totalnie przejebane. No. Znaczy, najgorzej, najłatwiej było, bo na przykład z 25 Cents for a Riff jest nagrane w 4-3-2, nie? Mhm. No tak, bo oni jeszcze tak nagrywali. Chyba nie tylko ta płyta tak jest nagrana. Na pewno ta, a inne nie wiem. No ale masz tak, Infernala. Infernal jest w C albo w B. State of the Mind jest chyba też, ale nie graliśmy chyba żadnego numeru stamtąd. Ale chyba State of the Mind jest też w 4-3-2. Nie. Tak mi chyba lica. No ale może nie, no dobra, no. Ja już też nie wiem, bo tych płyt jest też za dużo, pamiętam. Na pewno High Proof Cosmic Milf jest nagrana w Ice. Verses of Steel jest w B. La Part du Diable jest chyba w B. No każda co innego, no. Gimela, każdy... No ale mniej więcej to wyczaiłem, no bo od razu słyszysz tą płytę. Wiesz, ja se puszczam pustą strunę i patrzę tam, jak jest pusta, no widzę już, że jest coś nie tak. No od razu to skleiłem sobie, tam wszystko poustawiałem tak, jak ma być. No i oczywiście uczyłem się do tych... już w C wszystkiego. Bo jakbym na przykład zaczął wtedy słuchać płyty, to wiesz, pamiętasz co innego i później bierzesz gitę i ci się nie zgadza, nie? Czyli już uczyłem się tak, jak ma być na koncertach, żeby nie było żadnej wtopy. I robiłem sobie, no to samo, na przykład jechałem wtedy, bo to miałem, w 2 dni zrobiłem te wszystkie numery. Czy nie powtórzyłeś błędu Licy, jak dołączył do Turbo? Znasz tą historię? Nie wiem. Generalnie Licy, jak poprosili, żeby do Turbo dołączył, to też mu dali oczywiście kasetę, żeby się nauczył. No i Lica, wiesz, kmini, kurwa, wszystko jest w F, nie? Mhm. Więc nauczył się na normalnym stroju, nauczył się wszystkiego w F, wiesz, czyli zero pustej struny, wszystko od pierwszego progu, wiesz, wszystko tak zagrane, nauczył się perfektnie,
idzie na próbę. No wszystko normalnie. Wiesz, wszystko tak grało. Oni się na niego patrzą, a co ty w ogóle robisz? No, no wszystko jest w F. Oni tak, no tak, no bo płyta była za wolna, żeby mi trochę przyspieszyli i podniosło się strojenie, bo wtedy jeszcze nie było cyfrowego. No tak, wiem. No. Wiesz, po prostu przyspieszyli trochę taśmę, zrobiło, a ten się, wiesz, nauczył wszystkie metalowe riffy, wiesz, zamiast pustej struny na pierwszym progu. Nie? Ale ja tak zrobiłem też kiedyś w Banisher tak grałem przecież przez bardzo długo, bo myśmy grali na początku w ogóle w D na szóstkach, a jak sobie kupiłem siódemkę już tego Carvina, no to trzeba było wszystko na siódemce grać. Ja też byłem na tyle popierdolony, że się nauczyłem wszystkiego od trzeciego, nie? O kurwa, masz, no. No dobra, i co z tym Asidem? Dwa dni wszystkie numery opierdolone? Dwa dni wszystkie numery. Pięknie, kurwa. Bez solówek, nie, na razie po prostu chciałem cały riffaż zrobić. Tam miałem największe problemy z tymi starymi numerami z jedynki. Tam wszystko już do góry nogami, na żywo było do góry nogami, wszystko źle. I nic nie słychać. I 30 lat poprzerabiali to całkiem nieźle, a poza tym no, metody nagrania w studiu Giełda w 89, no to jednak. Więc tam z dwoma starymi numerami pomógł mi dzwon i rzeczywiście tam nagrał mi na YouTube, jak to ma być, no ale to wtedy jak to zobaczyłem, to po prostu od kopa dobra jest, no to zajęło mi to tyle, co obejrzenie filmiku, nie? Mhm. No i zrobiłem to wszystko i wiesz, ta, czyli poniedziałek, wtorek, no tam poniedziałek, tam wieczór, nie, we wtorek napisałem Simakowi tam po drugiej w nocy, że numery zrobione, że jutro jeszcze siadam nad solówkami, nie? I tam żeśmy się zdzwonili, powiedział, że jak już mam zrobione, nie? No mówię, no co, no kurwa, siedziałem 15 godzin dziennie i zrobiłem, nie? No i tyle, jaki problem? No zrobiłem, no i tyle. Wiesz, on mówi tak, kurde, ja myślałem, że tak zadzwonisz w piątek, że nie zrobiłeś, nie jedziemy sami, a ty już, wiesz, środa, że ten i kiedy próba, no to... No to wiesz, w środę jeszcze później robiłem solówki, no tu jest gorszy patent, no bo tak, uczyć się solówki dźwięk po dźwięku to jest... No bez sensu trochę. Nie sądzę, żeby Popcorn nawet grał te same solówki. Więc zrobiłem tak, że wszystkie melodyjki i te takie rzeczy, no takie, które zanucisz pod prysznicem przy goleniu jajek, to te wszystkie rzeczy grałem dokładnie tak, jak tam miało być, nie? Natomiast wszystkie grałem po swojemu, ale w ramach, w tych ryzach, nie? Tak jak masz żużlowców, jadą, nie, no to wiesz, jedzie po torze, ale jeden zapierdala po bandzie, a drugi, wiesz, ścina. No to jechałem cały czas po torze, ale po swojemu, nie? No i w środę zrobiłem te, załóżmy, solówki tak, jak w miarę miały być, ale rozpisałem sobie w, tam wiesz, w notatniku w Wordzie na przykład, że ta się zaczyna tutaj, a tu się zaczyna to, a tu jest takie zejście i tymi takimi swoimi zapisami. Później jak pamiętam, miałem te ściągi i te ściągi wisiały tam na PA z tyłu przyklejone, tak chłopaki to czytali tam z techniki, to kurwa płakali ze śmiechu, nie? No ale to było tak, żebym ja to miał zrozumieć, nie? Prosta piłka. No i... Rzeczywiście, zrobiłem te solówy, przyjechałem w czwartek w nocy, tam załóżmy byłem od 20:30, 21:00, no jest Rzeszowa do Poznania, no też kawał drogi, a ja jeszcze zanim się spakuję, zanim obrobię ten wyjadę, zniosę te wszystkie ta łataństwa, graty i tak dalej, no to tam wiesz, wyjazd 12:00. A wszystko brałeś, wzmacniacz, paczkę, wszystko? Czy... Bez paczki. Bez paczki. Grałem na popcornowej, bo on też ma mesę, więc no. Dla mnie to było na zasadzie, że no ten sam sound w sumie, nie, więc kręcenie będzie podobne. Tylko miał czwórkę, ja mam dwójkę, no ale to już nie musiałem tachać wszystkiego, tylko tam łeb, purchawy, gitę, nie, i tyle, nie, tam potrzebne rzeczy. I pojechałem na próbę, no to pierwszą próbę w ogóle grałem ze Ślimakiem, tylko. O. W ogóle przejebane, bo graj tylko do perkusji, wiesz, jeszcze jesteś nowym, świeże numery nowym zespole, i nie wiesz do czego wiesz. Grać. No i... No trochę ciężko, nie? Ale coś żeśmy tam wstępnie, wiesz, że spoko i tak dalej, tam parę uwag, to nie tak, to nie tak. W ogóle wtedy mi pokazał, jak stroić gitę, bo też nie umiałem. O tym strojeniu z łapy mówisz, tak? W sensie, że, tak jest. Żeby troszeczkę niżej ten szóstą strunę było, tak? Wiesz, na siódemce to znałem, nie? Bo im niżej, wiadomo, na siódemce to znałem przy niższych strojach i tak dalej, ale ja nigdy w życiu nie grałem w dropie, bo nie lubię tego stroju. Mhm. I no jakby nie, a druga sprawa jest taka, że zawsze była grana u mnie jedna gita. W Redemptorze gramy na dwie gity, no to tam było dostrajane, ale w Banisherze zawsze była jedna gita. Ja też lubię sobie tam machnąć z zapłuca, także no jest ten taki efekt, nie, ale jak jest jedna gita, to nie przeszkadza. A przy dwóch to już przeszkadza i została mi zwrócona uwaga właśnie o to.
No to wiadomo, zaadaptowałem szybko i na następny dzień tam już z dzwonem żeśmy ustalili, kto ma się stroić o ile tych centów niżej, że no bo wiadomo, masz inną gitę z inną menzurą i tak na przykład ta stroi troszkę w tę, a ta troszkę w tej razem, każda w innym stroju, ale razem zależy jak dużo, to dosyć nie, takie... Nie, wystarczy trochę grubszej struny, kurde, założyć? Problem polega na tym, że jak masz krótką menzurę, no tak, tam się wszystko zdupca, nie? I oni mają te fałki, które są krótkie. No tak, no. A ja mam tego Arza, który jest troszkę dłuższy, no i tam już mogę wsadzić cieńsze struny, nie? Ale, no mówię, to od gity zależy i musieliśmy się po prostu dogadać, już dwóch gitarzystów, że to jest to. I tak samo żeśmy zrobili, wiesz, tam harmoszki, która gra wyżej, która niżej, tam te melodyjki, bla, 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 tak żeby to tam wszystko pasowało. No to już było tam dograne. Tylko problem polegał na tym, że ja w ten piątek, co była tam już próba generalna, załóżmy, totalnie się zatrułem jedzeniami. Kupiłem sobie dzień wcześniej jakąś tam padlinę na stacji, kabanosy czy jakąś tam kiełbasę, coś, whatever. No i to tam, wiesz, jechało w plecaku, nie, i tam śniadanie coś tam jemy, ja sobie akurat zjadłem tą kiełbę, nie, i no i zaczyna być, kurde, niedobrze, nie. Pojechaliśmy na tą próbę, tam najpierw się ustawiliśmy, załóżmy o tej 10, 12, już nie pamiętam, że zagramy sobie we trójkę, a 18 próba generalna już tam we czwórkę, nie. Przyjeżdżamy na tą salę, mnie mdli, ja w ogóle, no kosmos, wiesz, w brzuchu masz roller coaster. Niedobrze mi na maksa i tak dalej. I czuję, że jest bardzo źle i mówię, że panowie, zaprowadźcie mnie do haźla, bo kurde, nie, no jest bardzo źle, nie, no i poszedłem. No i się zaczęło, nie, z dwóch rur, symultanicznie. W miarę się tam pozbierałem po 15 minutach, tam ktoś zaparzył jakiś... Oni tam beka, a cię kurwa zjadł stresik. Beka nie beka, nie, ale wiesz, wracam, tam wypiłem jakieś herbaty, dwa łyki, 15, zacząłem coś grać z dzwonem i dwa numery dalej, kurwa, to samo, nie, że zaś wracam, nie, i to samo, nie, i tak z cztery razy latałem. I naprawdę, no czułem się kurwa potwornie i powiedziałem, że ej, słuchajcie, po prostu jedźmy do domu, ja się gdzieś prześpię, wiesz, żeby to, wiesz, przemieliło mnie po prostu i przyjedziemy dopiero na tą próbę tam normalną. Pojechaliśmy do domu, do ślimaka, ja się wyłożyłem tam na sofę, wiesz, dead, wstałem i pojechaliśmy z powrotem na próbę już w pełnym składzie. Ja ledwo się trzymałem na nogach, i... próbujemy coś tam grać, nie? I zagraliśmy pierwsze trzy numery tam z setlisty. Ja ledwo stoję na nogach, zielony, wszystko źle, niedobrze. Dzisiaj mnie pytają, czy chcę sobie tam wyjść na szluga, nie? Czy coś odpocząć. Ja mówię, grajmy szybciej, to szybciej umrę, nie? Że szybciej to odpierdolmy i jedźmy, kurde, do domu, apteka albo SOR, nie? I zagraliśmy następne dwa numery, skończyliśmy. Jedyne, co zdążyłem zrobić, to zrzucić z siebie gitarę i zżygałem się do kąta w sali. Po czym się wywróciłem. Doczołgałem się do kanapy. Położyłem się. Panowie, zróbcie sobie przerwę na sztukę, ja muszę chwilę poleżeć. Poleżałem chwilę, ci wrócili. Wy chodź grać, a ja próbuję ich maić. To słuchajcie, to nie może po prostu... Zagrajcie we trójkę beze mnie, ja se posłucham, nie, bo to też tam pomaga, przynajmniej mi. No, nie przeszło. Po czym, wiesz, no dobra, no to wstaję, próbuję ten. Wstałem, podchodzę do wzmacniacza i nie byłem w stanie trafić se ręką, złapać w gitarę, nie. I zwróciłem się, mówię, panowie, słuchajcie, przepraszam, straszna wiocha, że to nie powinno tak wyglądać, ale nie jestem w stanie nic zagrać. Jedziemy do apteki albo na SOR i ratujmy mnie, żebym ja kurwa jutro dał radę w ogóle stanąć. Na koncercie już. Na koncercie już. No, czyli zagraliśmy jedną trzecią próby z żyganiem i kolapsem i w ogóle wszystko źle. Pojechaliśmy do domu, po drodze jeszcze do apteki, nażarłem się tam różnych elektrolitów, węgli i tak dalej do ratowania. Położyłem się, zasnąłem. Oczywiście pobudka, piąta, szósta wyjazd, nie, bo to jechaliśmy, nie, żeby było śmiesznie, jechaliśmy jeszcze do Bielska, czyli do krainy Wiśniówki, więc no, przyszłość była świetlana. Nie, jak
Znaczy wstałem. Otworzyłem oczy. Żyję. Usiadłem. Jest okej. Wstałem. Stoję. Jest git. Okej, no to rozruszałem się tam, coś nie. Nawet nie chciałem nic pić i tak dalej, bo to wiesz, wszystko co zjesz to przelatuje przez siebie od razu, nie? Z jednej, z drugiej rury. Weszliśmy do tego busa. Ja wtedy pamiętam, że ratowałem się chyba izotonikami i jakimiś takimi, brałem na stacji najbardziej zcukrzone napoje, żeby jakichkolwiek kalsów dostarczyć organizmowi. Chyba zjadłem z pół banana może, czy coś w tym stylu. No i resztę dospywanie w busie z walkmanem na uszach, nie? Że numery lecą, żeby się tam, wiesz, nawet na śpiocha tego uczyć wszystkiego. Dojechaliśmy do tego rootboya tam koło 14, no to mówię, dobra, robię test szluga, nie? Wysiadam z tego busa, robię test szluga, nie? Trzy machy. A palisz fajki? Już nie. 100 dni temu dokładnie rzuciłem. No. I robię test szluga, czyli trzy buchy. Jak się nie wywrócę, to znaczy, że będę żył. Wciągnąłem trzy buchy, jest git. Dobra, no to na dół coś tam, tam był jakiś obiadek, ja delikatnie coś tam podjadłem. No i gramy extended rehearsal, no bo nie graliśmy normalnej próby, no to extended soundcheck / rehearsal. No i zagraliśmy tam prawie, że resztę tych utworów, które nie dograliśmy na próbie, jakoś było. No i trzeba było zagrać tą sztukę, no to rzeczywiście wyszedłem jeszcze no, totalnie zmielony i tak dalej, to było 30% może, tak 20% fizyczne formy, no ale jakoś trzeba to było zamielić, nie, wszystko oczywiście oblepione ściągami, nie, i no jakoś poszło, nie, później pamiętam, że po tym gigu tam próbowałem coś, no oczywiście dostałem od Poliego prezent w postaci wiśnióweczki, pięknie było podpisane dla Huberta i tak dalej, kurde, pięknie, bo jego wtedy nie było, on pojechał gdzieś na jakiś festyn za Zaratem chyba. I no, zagrałem tą sztukę, no jakoś weszło, jeszcze nie było, no ledwo się trzymałem na nogach, ale jakoś zagrałem. Czyli no tak naprawdę poszło. Zagrałeś sztukę bez próby. Tak. Można tak powiedzieć, nie? No i na następny dzień tam już było następne miasto, już się czułem normalnie, to już było, wiesz, leciane z grzywowaniem i ze wszystkim, nie? Tak jak powinno być, tam te ściągi jeszcze były. I później chyba graliśmy tydzień później następne parę sztuk, no to już, wiesz, z automatu już bez problemu, nie? Że było git. A jak cię przyjęli fani Acid Jam Fest? Byłem mocno zszokowany, że w ogóle jak wjechał post na feju, że mam grać za popa, to nie było w ogóle negatywnego feedbacku, co było dla mnie, wiesz, mega zaskoczeniem, bo wszyscy wiemy, jak fani AC/DC reagowali na to, jak było z Licą. Sam pamiętam w zasadzie te czasy jeszcze, że tam była zawsze walka o te składy, że jak to, co to za bezlicy, no i tak dalej. No to sobie myślę, ja pierdolę, no wchodzę jeszcze za popcorna, no to ciężko wejść w buty takiego gościa, kurde, gdzie tam fanbase jest naprawdę dosyć taki diehard fans, nie? Sam tak mówię, co? No, co to w ogóle jest? No właśnie, co to za czosnek, kurde, no, w ogóle, skąd on się w ogóle wziął, nie? I powiem wam, że oprócz tego też, że Titi ładnie tam zapowiadał i podmajał ludzi, że wiesz, że pomoc i tak dalej, no to bardzo dobre przyjęcia, nie? Naprawdę nie było gwizdania, nie było butelek, pomidorów ani nic, tylko raczej spokoj, byłem, wiesz, mega zaskoczony. No i wiesz, cieszę się mega, po prostu bardzo się z tego cieszę. No ja też wypróbowałem sobie flaki, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. To już ci mówiłem przed rozmową, ale generalnie rozmawiałem z samym Popcornem o tym, że właśnie twoim dojściu i Popcorn powiedział mi, że tak Xantyp, teraz to Acid Drinkers dopiero zaczęło grać, ten gościu naprawdę zajebiście gra na gitarze. To są jego słowa, wiesz. No wiesz, to jest mega coś takiego. Że to jest, tak to powinno być, tak to chciałem usłyszeć. To powiedział Popcorn na temat tego, jak teraz gra Acid Drinkers, więc wiesz, no... Czego chcieć więcej tak naprawdę, no, wiesz, nie? Jestem zachwycony i bardzo dziękuję, ale... no bo to jeżeli, kurde, wiesz, że twoi idole z dzieciństwa mówią ci, że wiesz, grasz w ich zespole tak, jak to powinno być, to czego chcieć więcej? No dokładnie. No. Mogę umierać, nie? A tak delikatnie tylko pytam, to jesteś live'owym gitarzystą, czy myślisz, że to już tak będzie, że ten Acid Drinkers z tobą będzie grał? Nie wiem, na ile to można powiedzieć, wiem, no jak to jest? No, jestem w kontakcie z zespołem. Teraz to, co Poland Rock był, no to było dzwonione do mnie, czy ja mam grać, czy nie mam grać. No, i ty kazałeś Popcornowi grać, nie? Tak, i gadałem z Darkiem i no,
namówiłem go, żeby grał. No i bardzo dobrze, no bo to taki jednak koncert, że powinien tam zagrać, a poza tym oczywiście, no. Zobaczyć go. No czy ja niczego ci nie ujmując, no to wolałbym jednak, żeby Wasi Dinkes... No też bym wolał, też no bo to... że masz to samo, żeby ja jednak grał popcorn. Sentyment nie? I to jest, wiesz, jego będnie i tak dalej. Ja, wiesz, jak... Tak jak mu powiedziałem z tobą, że ja żołnierzem metalu wjadę, kiedy tylko będzie potrzeba, jestem pod telefonem, zawsze z przyjemnością wspomogę zespół, nie ma problemu, ale jeżeli nie, nie ma takiej potrzeby na to, żeby grał i że spoko by było, żeby ten Woodstock tam zagrał, mhm. A jak trzeba będzie coś zagrać, no to jestem do dyspozycji, nie ma problemu. Wiesz, albo może tak jak w Iron Maiden, nie? Że na 3 gitary pojadą. Będziesz, będziesz Janikiem Gersem. Albo jak w Judasach, nie? Na 3 ostatnie wychodzi Tipton. No, albo na przykład... O, to by też było niezłe właściwie, nie? Także wiesz, że się zamieniacie. Nie, no, żartujemy sobie. Najlepiej jakby jakby grał... Nie, oczywiście. Ja tutaj popcorn, kurtuazyjnie, nie? Wiesz, jako pomoc zespołowi, wiesz, bardzo chętnie dwa, że dla mnie to też spełnienie marzeń z dzieciństwa, wiesz, no... Super sprawa, ja po prostu mega się cieszę, że mogłem pomóc zespołowi, a dwa, że sobie jakby no też dopisałem do CV, kurde, dosyć poważne występy, nie? No i wreszcie wszyscy wiedzą, że jesteś gitarzystą. No i wreszcie ktoś tam się dowiedział, że ten koleś jednak na tej grzechocie to też umie w 6 strun albo 7, nie? Coś tam brzdękolić. Dobra, dwie ostatnie są rzeczy. No, przesłanie dla gitarzystów to tu jest przez cały czas chyba powiedziane ćwiczyć. Przywiozłeś taką gitarę, ale tą gitarę zrobimy sobie chyba osobny filmik o niej zaraz. Możemy. Bo to chyba już, no tutaj stary, mamy za 2 godziny tej gadki, więc nie wiem, czy sobie z tego zdaję sprawę. Nawet zastanawiam się, czy nie zrobić tak, że część wyciąć dla patronów takich mniej mięsnych informacji. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię, no bo tam wiesz, no mamy tak... Ja... Zobaczymy, czy zostanie. Że tak powiem, nic, co powiedziałem, niczego się nie wstydzę, ani znaczy, nie. No bardziej mi chodzi o podzielenie dla tego mnie czasowo. Może lecieć wszystko. Ale z drugiej strony to chyba zostawimy cały ten wywiad tak, jak leci, bo jest fajny. Ostatnie pytanie u mnie zawsze jest, znaczy no nie zawsze, byli tacy, co nie chcieli. Ostatnie pytanie jest, czym jeździsz? No, Wolverine'em. Tak zwanym. Teraz dorobiłem się, że tak powiem, Volvo V70. Mm-hmm. Oczywiście kombi, każdy gitarzysta ma kombi, to jest aksjomat. Bardzo fajne autko, turbo, zagazowane, oczywiście, bagażnik potężny, cały hordes się zmieści, może bez shellsetu, ale jakby, no, potężne auto, fajne, no i... Przywiązany jestem do marki. Wcześniej też miałem Volvo 850 GLE. O, fajne. Również kombi. Wiadomo. Tamte auto to zrobiłem nim dobre 150 tysięcy kilajów po całej Europie. Tamtym autem w ogóle zrobiliśmy całą trasę Banishera po Europie. We czwórkę. Z całym sprzętem bez shellsetu. O kurde. Zmieściliśmy się we czwórkę z pakami gitarowymi, basowymi. Z gitarami, chrustem, blachami, stopy, wszystko, plus ciuchy na 2 tygodnie i nie mieliśmy tylko shellsetów. Czyli bębnów. Tak, bębnów. I tak dwa tygodnie objazdowe po całej Europie, nie? A tych streamów twoich dużo jeszcze planujesz? Myślę, że jeszcze ze 2 będą. Mam na razie 9 chyba wbitych, a zrobię do 12 myślę max, bo... A jaki feedback masz z tego w ogóle? Ludzie... Zadowoleni są, że to całkiem robisz, spoko, uczą się czegoś od ciebie, jak to jest, bo tam dużo jest wiedzy, nie? Tam jest bardzo dużo wiedzy, tylko no, robię to w tym momencie już po angielsku, bo bardzo dużo ludzi mi pisze w ogóle privy, że wiesz, że nie rozumieją, nie, o co chodzi. I tak sobie myślę, no kurde, w sumie mam dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i ludzie się chcą też tego dowiedzieć, więc dlaczego mam się ograniczać, nie? Zresztą na tych streamach mówię cały czas, że jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, proszę coś napisać w komencie, przetłumaczę, nie ma problemu, nie? Że na polski w sensie. Że na polski w sensie, no bo pierwsze tam 3 czy 4 poleciały po polsku i później jak zacząłem to również anonsować tam na Insta i tak dalej, a że tam dużo ludzi na mnie patrzy z zagranicy, no to stwierdziłem, że jaki problem robić to po angielsku, tym bardziej, że wiesz, no, sama nomenklatura muzyczna, gdzieś tam te wszystkie skale, nie skale, dźwięki, nie wiadomo co, to wszystko jest raczej po angielsku, tak samo jak, wiesz, są te dźwięki H i B. No. Ja tego tak strasznie nie lubię, no ale dobra, no, wiesz, najprościej to tłumaczę, masz tuner, masz na tunerze H, nie?
Nie masz, no. Więc jakby, że tak powiem, baza też, ja się uczyłem po angielsku wszystkiego, no, zawsze, więc... No nie od Waldiego Modera, ale... Nie od Waldiego Modera, tam to były, wiesz, liksy i tak dalej, a wtedy to jeszcze byłem, mówię, no, smarkiem, to nie bardzo wiedziałem, no, a później jak się użyczyłem tej całej teorii i wszystkiego, no to jednak po angielsku, więc mam to, że tak powiem, od kopa. Zresztą ile ja przerobiłem tych szkółek, grechów wszystkich, nie? Tych z lat 80., 90. Myślę, że wszystkie. Tą słynną szkołę Paula Gilberta, że w takim greenboxie... Na pamięć. Na pamięć. Na pamięć. Wszystko było przerabiane. No i no, bo znam to po angielsku, więc jaki problem mam to wytłumaczyć po angielsku? No, nie mam problemu. Panie, że wiem, no, jeździłeś też po całym świecie, więc myślę, że angielski akurat jest twoim normalnym językiem drugim, tak? No, musiał być. Najlepsze jest to, że jak gadam w ogóle, wiesz, na jakichś messengerach czy coś, raczej 60% po angielsku, nie? Po angielsku. A Banisher gra bardziej za granicą, czy bardziej w Polsce? Wiesz co, kurde, pół na pół myślę nawet. Pół na pół. Albo jak nie więcej gdzieś za granicą, bo... Aha. Nie, no bo cały czas opowiadałeś o jakichś tam festiwalach, że wyjeżdżaliście... Wiesz, graliśmy trasy, no, wiesz, tam trzy trasy po Europie, graliśmy w Egipcie, w Norwegii, wiesz, jakieś Ukrainy, Rosję, nie wiadomo co. Było tego dużo, no. Tam po Polsce oczywiście, po Polsce mieliśmy takich tras, no, też kilka, no ale to jest raczej wyważone. Ja, wiesz, jak zaczynałem jeszcze z tym Banisherem, to 2005 rok gdzieś, nie, to wtedy się grało tak zwane Exchange Gigs, nie? Czyli na stronie Metal Archives wyszukiwało się na przykład bandy tam z jakiegoś miasta, załóżmy, nie, i patrzyło się, kto co gra. No to ci grają, to, o, tu jakiś death metal, dobra, no to grają, tam jeszcze grają. Mają MySpace'a, mają, dobra, słuchamy, co tam się, kurde, gra, nie? Później piszesz maila i, dobra, mordo, słuchaj, jest taki temat, my wam zorganizujemy dwa gigi u nas, wy nam zrobicie dwa tutaj, no i wy przyjeżdżacie, my wam bulimy tam jakieś zwroty, nie, i exchange gig to samo u was. No i ja tak zaczynałem grać, nie, stąd mam, wiesz, jakieś dużo kontaktów takich, wiesz, w Czechach, Słowacji, nie, Czech, Węgrzech, Austrii, przez właśnie takie exchange gigs się robiło, no. Fajna rzecz. To moglibyśmy jeszcze gadać, no? Ale chyba już starczy. Bateria się kończy. Zatem dziękuję bardzo. Również. Pleasure. Więcej przed wami był. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że dosłuchaliście do tego momentu. Jeśli dosłuchaliście do tego momentu, to piszemy w komentarzach Lama 8.